Jeszcze trochę? Doskonale. Skarpetki są dla plebsu. Wolę mieć na nogach coś bardziej luksusowego. Pora zaszpanować bogactwem. O, Sunny jest taka stylowa. Ale ja mam własną wersję złotych skarpet. Biżuterii nigdy za wiele. Coś pięknego. Lepiej pójdę do klasy. Wow, to takie fajne. Au. Skąd to się tu wzięło? Zaraz, poczułam natchnienie. Pomaluję stopy. Po co komu złoto? Błękit też jest super. Zupełnie jak odmrożenie. Oh yeah, co za styl. Nie, stój, poczekaj. Spóźniłam się. Co ja teraz zrobię? Hej, co się stało? To zadanie w sam raz dla lokalnego bezdomnego. Podwieźć cię? Wow! Proszę, wsiadaj. Czy to auto z tektury? No jasne, najnowszy model. Jeździ jak marzenie. Trzymaj się. Szybko, co? Poczuj wiatr we włosach. Niesamowite. Dzięki. Hej, mogę pokierować? Proszę bardzo. Ale ekscytujące. Nigdy nie siedziałam za kółkiem. Zaraz. Co? Brrm. Wolniej. Patrz, dojechaliśmy. I to cali i zdrowi, na szczęście. Wielkie dzięki, miło było. Pa. Pora iść na zakupy. Do śmietnika, pipi. No, to ona. Dzień dobry. Otworzyć panience drzwi? Nie. Ja nie rozumiem. Nie wsiądę do auta. Woli panienka deskorolkę? Czy ty sobie kpisz? Rolki? Kółka świetnie się kręcą. Przestań. Nie mam więcej pomysłów. Chyba, że... To cacko? O, tak. Ale będzie zabawa. Super pomysł. Spójrz na mnie. Nie, czekaj. Narka. Co za środek transportu? Cóż, przynajmniej zażyję trochę ruchu. Hej, tak, to naprawdę ja. Czuję się bajecznie. Co jeszcze potrafi ta maszyna? Cudownie. Wszyscy na mnie patrzą. Jesteście moimi wielbicielami. Kocham was. Świetnie się bawiłam. Na pewno kiedyś to powtórzę. Lepiej pójdę już do klasy. O, a to co? Wynalazek z przyszłości? To chyba pojazd obcych. A teraz będzie mój. Żegnaj, kartonowe autko. Red, jakie to wymyślne. A co to za hałas? Dzień dobry. Bezdomni tym jeżdżą? Już tego nie chcę. Pora zadbać o urodę. Choć nic panience nie brakuje. Zawsze wiesz, co powiedzieć. Poranki mnie stresują. Doskonale rozumiem. Proszę się odprężyć. Dobrze, to chyba wszystko. Czym panienka chce dziś jechać? Może tym? Poważnie? Fuj, nie ma mowy. O, ten może być. Świetnie, pozwolę sobie zadzwonić. Halo? Musisz mi pomóc. Tak, natychmiast. Śmigłowiec, idealnie. To bardziej w moim stylu. Dam ci podwyżkę. Pa! Sunny, czekaj, nie wzięłaś plecaka. Oj. Wysadź mnie tutaj. Powinnam się przesiąść. Co to? Koniec świata. Ratuj się kto może. Spokojnie, to ja lubię efektowne wejścia. Dobra, leć już sobie. Na szczęście lubię włosy potargane wiatrem. Przegapiłam coś? O, dzięki. Nie do wiary, jaka wyniosła. Skończyło się? Koniecznie muszę wybrać inną ławkę. Oj, mój kwiatek. Kochanie, dobrze, że jesteś. Mam coś dla ciebie. Mamo, co się dzieje? To cię ucieszy. Mam bilet do parku rozrywki. O nie, wow, mamo. Zasłużyłaś, córeczko.
Nie mogę się doczekać. Wow, to szaleństwo. Proszę mi powiedzieć, co tu się dzieje? Odstraszają panie klientów. Nie szkodzi, mam bilet. A, jasne. Proszę, tak dobrze się bawi. To tylko mała przysługa. Dam panią 5 minut, ale ty nie zwymiotuj. Hurra! Ach, co za dzień. Doskonała pogoda na przejażdżkę. Cześć, piękna. Jesteś gotowa? Stój spokojnie. Zaczynamy. Nie denerwuj się. Tak jak ćwiczyłyśmy. Wspaniały sposób na udany dzień. Bardzo odprężający. Brrr, maleńka. A gdzie personel? Panienka dzwoni? A, pora na przerwę. Jazda na koniu pewnie wzmaga apetyt. Oto przekąski dla panienki. Ups, oby nie zauważyła. Proszę bardzo, panienko. W końcu. Co by tu wybrać? Wezmę kolę. A teraz odejdź, stresujesz konia. Dobrze, panienko. Znakomity dzień. Powinnam zrobić sobie jakieś zdjęcia. Jasne, panienko, świetny materiał. Wybiorę lepszy profil. Co? Jestem piękna z obu stron. Pracuję nad pozami. Widzę, są topowe. Proszę objąć konia. Masz wrodzony talent. Dobrze, wystarczy, opublikujmy je. Super, paparazzi. Ciągle mam ich na karku. Czy nie można nawet polecieć spokojnie w kosmos? To irytujące. Cieszę się, że tatuś dał mi nową rakietę. Stara była niemodna, nie miała nawet wbudowanego spa. Więc jak się ją prowadzi? O, super sprawa. Jak tu spokojnie i cicho. Pora na zabawę. Woohoo! O, jak się zatrzymać? Chyba już łapię. Dobrze mieć czas dla siebie. Muszę popracować nad układem. Wow! Kręci mi się w głowie. No i fajnie. Mogę tak cały dzień. Pora na selfie. Psiapsi padną ze zazdrości. Może złapię jakiegoś kosmitę. O, chyba mam pomysł. To najlepszy sposób na mycie zębów. Mój dentysta byłby dumny. Smok podniósł łeb i wydał z siebie głośny ryk. Ha? I co dalej? Mamo! Czemu nie czytasz? Dalej! Wybacz, córeczko, to już koniec. Ja chcę bajkę na dobranoc. To nie fair. Muszę coś wymyślić. Ale co? Chwileczkę, coś mi świta. Najpierw namaluję serduszka palcem. Dodam nosek i wielki uśmiech. Pomaluję serduszka, to są oczka. Na drugim palcu też narysuję buźkę. Na co komu książka? Wymyślę własną historię. Chyba jestem gotowa. Pora na występ. Sofia? A? Mamo? Cześć, jestem przystojnym księciem. Wow. Zupełnie jak w teatrze. Uwielbiam romantyczne historie. Spać mi się chce. I żyli długo i szczęśliwie. Koniec. Usnęła? To działa. Mój pierwszy występ na scenie zwieńczony sukcesem. Nie będę jej budzić. O, proszę, śpi dalej. Co? Co to było? Już prawie. Do diaska. Pora spać. Otulę panienkę. Opowiedzieć bajkę na dobranoc? Romeo, och, Romeo, gdzie jesteś? Siema, loleczko, to znaczy... Wow, jakie to cudowne. Chciałabym tak romantycznego męża. Co za nuda. Nic się nie dzieje. Buu! Co to było? To dla mnie zupełna nowość. A ona woli filmy akcji. No tak, jasne. Wow, trudna widownia. Miejmy to za sobą. A masz! Dalej, co ty na to, Annie? Totalna szmira.
Buu. Serio? Mam klasyczne wykształcenie. Obejrzałabym musical. Proszę się wysilić. No dobrze, zaczynam. Sialalalalala. Cóż, zachciało mi się spać. Z nudów. Hej, świetnie. Kończymy. Wasza gra aktorska ją uśpiła. Dzięki, chyba. Muszę porozmawiać z agentem. Zapłacę państwu więcej za fatygę. Zasłużyliście sobie. Kasa. Miło się z panią robi interesy. Do widzenia. Nie mogę zasnąć. Nie wiem, jak się ułożyć. Księżyc zbyt jasno świeci. Jestem zmęczona. Jakie to frustrujące. Musi być jakieś wyjście. Potrzebuję pomocy. Od Kujona. Halo? Sunny? Poważnie? Żaden problem. Jasne. Wreszcie mogę zabłysnąć. Na szczęście mam odpowiedni program na tę okazję. Inne Kujony się śmiały, ale kto się śmieje ostatni? Muszę przesunąć satelitę? Rząd się na mnie wkurzy. Ale to dla Sunny. Na pewno zrozumieją. Księżyc pogrążył się w ciemności. Znacznie lepiej. Wreszcie się wyśpię. Ach, słodkich snów. Łatwizna. Następnym razem wymyśl coś trudnego. Będę śnić o Sunny. Bylibyśmy świetną parą. Szkoła to nuda. Zrobię zakupy przez internet. O, wow, jakie śliczne. Sunny chyba coś o mnie mówi. Przecież ja jestem śliczna. Dobrze, że znalazłam tekturę w śmietniku, bo nie mam zażytów. Ani, serce mi wali, gdy jesteś w pobliżu. Niech to będzie dowód mojej miłości. Mua. O, wow. Złote popyt. Super. Zaraz. A to co? Jakie wielkie. Piękne. Wow. Ale szczęściara. Chłopcy nigdy mi nic nie dają. To ci imponuje? Błagam. To takie banalne. Pokażę ci prawdziwy popyt. Na pewno cię zadziwi. No i? Co myślisz? Czy to diamenty? Jest. Jest wspaniałe. To chyba jakiś żart. Chcę tylko to, co najlepsze. Stworzono je na zamówienie. Nie wierzę własnym oczom. Mam pomysł. Gdzie moje gumy do rzucia? Wciąż pełna smaku. Przepyszna. Teraz zrobię bańkę. Oby nie pękła. Dobrze mi idzie. Przykleję ją do tektury. Potrzebuję znacznie więcej bąbelków. Świetna zabawa. Tyle wystarczy. Mam własny popyt. Jest znakomite. Wow, laleczko, masz ekstra włosy. Jesteś śliczna. Poczekaj. Oto najnowsza technologia. Interaktywna zabawka zapewni przyjaźń na całe życie. Jesteś niemodna, mała. Tatusiu, ja to chcę, proszę. Dzięki, tato. To będzie wspaniałe. Tak się cieszę. Nie mogę się doczekać. O, jest jeszcze lepsza niż sądziłam. Włączam procedurę rozruchu. Witaj, jestem Robolala 3000. Wow, jaka fajna. Chodź, pobawmy się. Przepiękne włosy. Mam włosy z tworzywa sztucznego. O-o, niedobrze. Na szczęście jesteś robotem i nic nie czujesz. Szybko, łap mnie. Lepiej się pospiesz. Protokół goń i łap uruchomiony. Nie mogę ruszyć. Obliczanie innej trasy. Pomocy. Prawie skończyłam. Wow, wyglądasz ślicznie. Skoro tak mówisz. Co ty na to? Jakie urocze ubranie. I co? Potrzebujemy tego. Z pewnością to włożę. Świetny wybór. Oho. Zaczynamy. Tak jest, rób to co ja. Strzepnij. Dobrze, Robolalko. Robot, to klasyka. Ile dostałam lajków? Masz dziś szczęście. Nie tylko dziś. Wow, co za napięcie.
Spokojnie, nie okazuj strachu. O, super. Spójrz tylko. To zbyt proste. Teraz pani. Zaczynam odczuwać stres. Czy ktoś podkręcił ogrzewanie? Na pewno się uda. Jeden szybki ruch. Gotowe. Nie! Ha, powodzenia w przyszłości, Ofermo. To było niechcący. Znasz zasady. Nie, tylko nie to. Oddawaj. Ale to jedyne, co mam. Pora wprowadzić parę zmian. Ja tu rządzę. Koniec z pracami domowymi. I co teraz? Myślałam, że to ciekawsze. O, już wiem. Halo, przyjdź do mojego gabinetu. Tak, natychmiast. Tak? Chodzi o ten test. Dostałam jedynkę. Zmień to. Albo wylecisz. Oczywiście. To pewnie pomyłka. Dostałaś szóstkę. Posada dyrektora ma swoje plusy. Może się przyzwyczaję. Hej, Sofia. Coś tu śmierdzi. Nie patrz na mnie. Nie dalej niż wczoraj myłam się w pralce. To pewnie Sofia. Wypraszam sobie. Bądź miły. O, piękny kwiatuszek. Dzięki. Przepraszam. Mua. Ohyda, przestańcie. Sofia? Co ty robisz? Nic, mamo. Udawaj, że nic nie widziałaś. Ale wstyd. Ta dzisiejsza młodzież. Dobrze, że mam własną skarpetę. W co się bawimy? Patrz, patrz. Cuksy. Daj. Wydaje mi się, czy jest tu ociupinkę za gorąco. Patrz, kochana. Wow. Dobra, wystarczy już. To mi nie będzie potrzebne. Hej. Idzie tutaj. Co? Jeden cent? A na co mi to? Co? Co się dzieje? Nie wierzę. Czy to są pieniądze? Jestem bogata. Och. Wynośmy się stąd. Ups. Lepiej dobrze to schowam. A teraz? Czas umyć ząbki. To będzie dobry dzień. Pora zmienić tę nudną torbę w prawdziwie bajeczną. Potrzebuję tylko kilku drogich ozdób. Nic, czym nie poradziłby sobie Clay. Uroczy kolor, prawda? I w dodatku jest skórzana. Teraz czas na uchwyty. Nieźle. Powinny one pasować idealnie. Zatrzaskują się od razu. Tada! Czyż nie jest wspaniała? Szyte na miarę specjalnie dla mnie. Witam w ten cudny poniedziałek. Wow! Jaka ekstra torba! Nie to, co moja. Wow! Ojej, ale ze mnie nie zdara. Czy to papierowa torba? Nic dziwnego, że się rozpadła. Wybacz, że musiałeś to oglądać. Lepiej usiądę. Dzień dobry. Czas policzyć moją gotówkę. 800 powinno wystarczyć. To tyle, jeśli chodzi o mój dobry nastrój. W czym mam teraz nosić swoje rzeczy? Ładna torba. Nie musisz być nieuprzejmy. Czy ty to słyszysz? Pan worek z pieniędzmi próbuje nas osądzać. Pan worek z pieniędzmi? Nie słuchaj tego. Ona jest po prostu zazdrosna. Kocham cię. Zaraz. Patrz na to. Szczęściu trzeba czasem pomóc. Przepraszam, panie słoniu. Spróbuję cię nieco ulepszyć. Trzeba zrobić nacięcie wzdłuż szwu. Następnie wyjąć watę. Teraz doszywamy zamek błyskawiczny. Wkładamy sznurek za głowę i wiążemy go na supeł. No i mamy gotowe uchwyty. I co? Nadal ci jest tak do śmiechu? To właśnie jest moja nowa torba. Mogę w niej trzymać wszystkie moje rzeczy. Wow! Dzięki, panie słoniu. Jeśli też chcesz mieć taką, to przykro mi, ta jest jedyna w swoim rodzaju i należy do mnie. Och, cóż. A czy mogę ją kupić? Nie. A niech to.
Chociaż jednak... Ha? No co, umowa to umowa. To jest świetne. Zgadzam się z tobą. Włożę cię tutaj. Pasuje idealnie. Interesy z tobą to czysta przyjemność. No dobrze, przed nami kolejny dzień. Czego to ja dziś będę potrzebować? Że co? Nawet jego szafka cała się błyszczy. To setki? I sztabki złota? Poważnie? Nie mogę obejść się bez mojego złotego zegarka. W końcu czas to pieniądz, prawda? Och, jeszcze jakieś drobne? No i super! To musi być świetne uczucie. A moja szafka? Żadnych metali szlachetnych. Tylko jakieś dziwne plamy. Ile to ma lat? No witam! Przynieś mi dziś szczęście. Co? Skąd to się tu w ogóle wzięło? Ach! Przepraszam bardzo! Więcej pajęczyn? Paskudne! Ale dlaczego? Och! Więc tutaj były! Skarpetka! Cóż, może kiedyś nią była? Co to jest? Dziwne! Nienawidzę tanich rzeczy! Stresują mnie! Czekaj, czy to w ogóle moje? Hej! Czy to jest jakiś gryzoń? O rany! W każdym razie... O! Co to jest? Wiedziałam, że gdzieś tu mam papier toaletowy. Super! Okej. No co? Tak jakbyś ty nie używał. Aha. Taki milutki. Mój notatnik. Nie potrzebuję go dziś. Lepiej pójdę już na lekcję. O rany, ale biedni ludzie są dziwni. Hej, mój język jest taki długi. Z tym makijażem żaden filtr nie jest mi potrzebny. Odłożyć telefony! Zacznijmy! I nie zapominajcie o najważniejszej zasadzie. Niech będzie. Wyśmienicie. Nienawidzę tej lekcji. Wiem dokładnie, co robić. Zacznę od mojej twarzy. Ale to dopiero początek. To moja lepsza strona. Widać, że to mój telefon? Hej, twój telefon! Proszę pana! Proszę pana! A Julie łamie zasady! Widzi pan? Jak dla mnie wszystko wygląda w porządku. Co? Ale z ciebie skarży pyta Miles? Wygrałam. Och, to nie fair! Ale ja też mam sztuczki w zanadrzu. Potrzebuję tylko ołówka i kleju na gorąco. Nałożę linię kleju wzdłuż jednej krawędzi etui. Następnie przykleję ołówek. Teraz dodam jeszcze kilka. Idealnie. Pora na odrobinę magii. Zaczynamy przedstawienie. Ale świetny TikTok. Na razie odłożę to na bok. Jak ci idzie, Miles? Och, ciężko pracuję, proszę pana. Dobrze. Czas sprawdzić Instagram. Jestem geniuszem, co nie? Ha? Zazdrosna? Jeszcze tylko chwilka. Czy to już przerwa? Skąd tyle agresji? Ja traktuję drugie śniadanie bardzo poważnie. Spójrz na to. Wygląda dość obrzydliwie. To jest dokładnie to, na co mam ochotę. Ach! Nie mogłem się doczekać, by ją zjeść, odkąd ją tylko zrobiłem. O, cała kromka chleba. Mam tu też całą garść dodatków. Dziś mam ochotę na czerwień. I pomyśleć, że znalazłem to w śmieciach sąsiada. Kto wyrzuca kwaśne galaretki? Na pewno nie ja. To będzie takie dobre. O, tak. Moment, na który czekałem, wreszcie nadszedł. Wow. Pora coś wszamać. Smacznego. Jest tak pyszna, jak sobie wyobrażałem. Mów za siebie. Ja mam coś ciut bardziej z górnej półki. Przywitaj się z moim złotym arcydziełem. Prawdziwa piękność. Wow! Chodź do mamy. Z dodatkowym pozłacanym serem. Pozłacany ser? Co? Gdzie można kupić coś takiego? Po
pomóc ci w czymś? Za grosz manier. W każdym razie, smacznego. Ha? O nie! Zapomnieli stopić złoto. Patrz! Co to jest? Twój ząb? Muszę zadzwonić do dentysty. No dobrze, kochani, zaczynamy? Witamy wszystkich na zajęciach ze sztuki. Wow, ale fajnie. Wspaniale. O tak, możemy użyć telefonów. Halo? Klasa? Czy wy mnie słyszycie? Klasa! Dlaczego wszyscy siedzą na telefonach? Dość tego! Co? Skoro tak bardzo kochacie swoje telefony, dziś zrobicie do nich unikalne etui. Zrozumiano? Do roboty! Może być. Etui na telefon. Mój będzie miał pełno mięciutkich zabawek. Urocze. Mała łapka. I w sumie mam nawet świetny pomysł. Najpierw nałóżmy trochę kleju. A następnie przyklejmy tam łapę. Wszyscy moi kumple się tu zmieszczą. A mój ulubiony pójdzie tutaj. Wszystko gotowe. Dobrze się bawicie? Myślę, że im się podoba. Całkiem nieźle. Ale teraz pora, bym ja zrobiła swoje. Ha, zostało mi jeszcze trochę złota. Skąd to masz? Patrz i się ucz. Dajmy czadu. Przydadzą się też oczywiście diamenty. Ależ one się błyszczą. Chcę ich tyle, ile tylko zdołam zmieścić. Misja zakończona. Czy to nie jest wspaniałe? Ale radzi! I jak, gotowi? Podoba mi się to. Bardzo kreatywny, Miles. Julie? Oooo! Ładnie się błyszczy, prawda? Tak, tak. Tylko odwróć to w tamtą stronę. Szkoda, że nie stać mnie na okulary przeciwsłoneczne. W temacie prawdziwej miłości. Brak pieniędzy nie ma znaczenia. Czy na pewno? Jeszcze kilka rzeczy i można się oświadczać. Och, Kevin, zaraz oślepnę. Duże diamenty tak mają, co zrobić? Oczywiście, że wyjdę za ciebie. Panienko Betty, pora wstawać. To będzie piękny dzień. Spałam jak zabita. Panienki Szlafrok, dzięki. Czas na kąpiel. Nie ma nic bardziej relaksującego. Ciekawe, czy woda ciepła. Złoto na pewno pomoże. Ma zbawienny wpływ na cerę. Mogę być tu cały dzień. Strasznie tu zimno. Świat się kończy, czy jak? No to sobie pospałam. I po co kawa z takim budzikiem? Nienawidzę poniedziałków. Prysznic dobrze mi zrobi. Najlepiej ciepły. Jakikolwiek w zasadzie. Nie zapłaciłam za wodę? Halo? No to dzień brudasa. Chusteczki lepsze niż nic. Ale ładnie pachną. Oby jedna wystarczyła. Albo dwie, albo trzy. Szybko się zużywają. Czego się nie robi dla świeżości? Z
znalazłem przeobłędną suknię. Tak błyszcząca i ciasna, że się w niej udusisz. Zmienię okulary, co? Och, racja. Absolutna racja. Serio? W życiu? Niech no spojrzę. Ta na pewno ci się spodoba. Czy ty w ogóle wiesz, czego potrzebuję? Co się stało? W ogóle nie mam w co się ubrać. I jeszcze mój stylista wyszedł z wprawy. Może wypad na zakupy pomoże? Dzięki, kochanie. Poczekaj. Mam przecież cały wór pieniędzy. Trzymaj, weź coś dla siebie. Wow, okej. Zostało coś? Ty, kolejna paczka. Wow, sukna ślubna moich marzeń. I kosztuje... Nawet nie potrafię wypowiedzieć ceny. No bez jaj, przecież jeszcze było. Fuj, strasznie śmierdzi. Ale to może być idealne rozwiązanie. Czy ona właśnie wzięła moje śmieci? Kochanie, wróciłem! Wyglądasz zjawiskowo. Nie musiałeś. O, właśnie, przypomniałeś mi. Ale co? Muszę zamówić iPhone'a w kolorze róży. To też ode mnie, okej? Z dostawą do domu. Widzisz? Pasują. Mogę je nosić tutaj. No jasne. Ale koszmarny dzień. Kwiaty polepszyłyby mi nastrój. Te wyglądają pięknie. Może są niczyje. Tylko jeden. To własność prywatna. Nie wiedziałam. Czy to konieczne? Nie jestem przestępcą. Przysięgam. Ach, tylko nie te łzy. Dobra, dobra. Żeby mi to było ostatni raz. Było. Dziękuję. Przepani, to własność prywatna. Czy może być jeszcze gorzej? Trzeba było zostać w domu. Zaraz. Ktoś chyba naprawdę o mnie myśli. '28, '29. Okej, możecie śpiewać. Z szerokimi uśmiechami. Nadajecie się. Miłego. Wesolutko, zapraszamy na ślub Betty. Bardzo kreatywnie. Ślubu czas, nie może braknąć was. Na ślub Betty? Nieodparty Betty blask, woła zachwytu wrzask. To zaproszenie Betty. Wow, co to ma być? Dzięki. Zaproszenia własnej roboty są lepsze. Personalne i kosztują grosze. Okej, zobaczmy jak wyszło. Chyba wystarczająco ładnie. Muzycznie zapraszamy na nasz ślub. Nie może was zabraknąć. A teraz wysyłamy. I wyślij. Zapomniałem zapłacić za internet. Nie możemy tego wysłać? Nienawidzę być spłukana. Chyba, że... Chodź ze mną. Ale tu ładnie. Szybko, zanim ktoś zauważy. Połączyłem się. Wysłałeś? Hajtamy się, skarbie. Lepiej już chodźmy. Strasznie nudne te torty.
Doberek, to nasz najdroższy egzemplarz. Ta, i co jeszcze? Może to się bardziej spodoba? Owocowa niespodzianka. Chyba owocowa nuda. Wiem, to dla najbardziej wymagających panien młodych. Właśnie widzę. To mi pan doradził. Mam jeszcze coś. Niech stracę. Dopiero teraz mi to pan pokazuje? Spełnienie moich najskrytszych marzeń. Jest cały dla pani. Uśmiecha się. Dobrze. Chciałabym mieć taki tort na weselu. Ale romantyczny. Idealny dla księżniczki. Kochanie, spójrz na ten tort. Wiem, że jest drogi, ale naprawdę bym taki chciała. Sprawdźmy budżet. Wezmę dwie zmiany w pracy. Dobry pomysł. Gdybym tylko mógł. Wiem. O, Betty, mam coś dla ciebie. Może nie jest zbyt duży czy coś, ale za to cały dla ciebie. Kocham cię. Podobają ci się moje włosy? Byłam wczoraj u fryzjera. Usta też są niczego sobie. Chce mnie pocałować? Muszę poprawić szminkę. Do zobaczenia. Hej, ale jesteś ładna. Hej. Odprowadzić cię na stołówkę? Ale przecież miałeś mnie... Jeszcze godzinka i do domu. Ale fajna ta playlista. O tak, myję podłogę w rytm muzyki. Dziękuję. No, fajnie. Kto teraz? Dzień dobry. Ładna sukienka, ale czy potrafi śpiewać? Słabizna. Wow, co to za deszcz gotówki? Kicz. Kiedy ta piosenka się skończy? Obudź mnie, jak zamilknie. Hej, a to kto? Wow. To przecież woźna. To jej prawdziwy głos? Fajny. Jest wspaniała. Pójdę już. Nie ruszaj się. Ha? Biorę w czymś udział? Że co? Zostałam królową? Konkurs uważam za zamknięty. Świetnie w niej wyglądasz. Gratulacje. W końcu jakiś prawdziwy talent. To się wytnie. Kim ona jest? Przecież to moja korona. Jeszcze raz świetlacz. Hej, Betty, pójdziemy do kina? A weźmiesz swój samochód? Hej, Miki. Fajna ta katana. Dziękuję. Mam teraz chemię. A mi to się komplement nie należy? Farbki. Płótno. Genialne. Sprawdźmy, czy dalej mu się będzie podobała ta katana. Muszę się spieszyć. Nikt nie lubi plam na ubraniach. Wygląda jak musztarda. Tak? Masz coś na kurtce. O nie. Jak to się stało? Wyluzuj, nikt nie zauważy. Ale lipa. Mogę to w sumie naprawić. Macie plamę na ubraniu? Niech was zainspiruje. Pomalujcie gumową rękawiczkę i odciśnijcie dłoń na materiale. Spójrzcie na te kolory. Jeszcze trochę spryskamy. I gotowe.
Tak, właśnie zrobiłam sobie oryginalną katanę. Wow, muszę to udostępnić. Na pewno wszystkim się spodoba. Co tam się dzieje? Jak ona to zrobiła? Tak, wszystko gotowe. Wow, to naprawdę ona. Przepraszam. Hola, hola, a ty gdzie? Może zielony kolor cię bardziej przekona. Nikomu nic nie powiem. Zapraszam. Siemka, mam dla ciebie nowy telefon. Już taki mam. O, no tak. Ale wtopa. Dzień dobry, można? Ale mam coś dla niej. Nic z tego. Uuu, ej, wpuść ją. Niesamowite. Że co? Jak ona to zrobiła? To nie fair, ja nie umiem malować. No, dobrze. Kto chce to rozwiązać? Mamy jakiegoś ochotnika? Nie ja. Betty? Rusz tyłek i do tablicy. Już idę. No, już. Nie wiem, co mam zrobić. Słucham? Siadaj. Jejku, nie musi na mnie wrzeszczeć. Kto mi to rozwiąże? Znowu ona? Ma dziurę w spódnicy? Tak mi przykro. Mogłaby sobie kupić w końcu coś nowego. Już idę. A! Moja spódnica! Ta bielizna! Dacie wiarę? I tak wszyscy się na mnie patrzą. Ale fajnie się ruszasz. Czekaj, nagram to. Już widzę, jak sypią się lajki. Super! Nazwę to tańcem połamańcem. O, wspaniale! Patrz, wszystkim się podoba. Dlaczego zawsze jej się udaje? Dość! Nie ma to jak najpopularniejsze dziewczyny w szkole. Spójrzcie na nie. Jeszcze nie zrobiłyśmy sobie dzisiaj selfie. Pamiętaj o filtrze. Ej, ucięłaś mi głowę. Jeszcze raz. Cheese. Zadowolona? Nie. Problemy bogatych lasek. Ja mam inne rzeczy na głowie. Jak na przykład wyrzucanie śmieci. Skąd to się tu wzięło? Selfie są teraz w modzie, tak? No dobra. Muszę tylko wszystko przygotować. Jeszcze telefon? Teraz będzie się trzymał. Domowej roboty statyw. Okej. Hej, Essie. Ja? Tak. A dobra. Zrobimy sobie razem selfie? Zmieścimy się w kadrze. I co? Wow, ale fajne fotki. I naprawdę mnie nie ucięło. Essie? Halo. Mogę tu z tobą zostać? Co ty wyprawiasz? Podoba ci się moja sukienka? No, śliczna jest. Trzymaj drinka. Dzięki. Czy to Miki? Co ona ma na sobie? Nawet moja babcia by tego nie założyła. Dobrze, kochani, zaczynamy imprezę. Ale ładny ten balon. Mam pomysł. Chcecie błyszczeć jak gwiazda? Gotowe. Jeszcze utrwalę to lakierem, żeby nic się nie sypało. Ładnie, co nie? Mniejsza. Miki? Ale ma fajną sukienkę. Ha? To się nazywa gwiazda. Gdzie ją kupiłaś? A ja to co?
Nareszcie koniec lekcji, umieram z głodu. Co? Myślałem, że spakowałem te kanapki. A temu co? Czegoś takiego na pewno nie widział. Proszę, Kevin. Dzięki. O, ała! Jednak nie chcę. Dziwak. Czekaj, trzymaj. Głodny jesteś? Zwykłe jabłko? O, pięknie wyglądam. Jak dobrze napić się czegoś ciepłego. Nie, nie nadają się. Zrobisz mi zdjęcie? Pewnie. Ups, moja kawa. I co ja zrobię? Już wiem. Siorp, siorp, siorp. O, matko. Co z tobą nie tak? Proszę, masz. Oszalałaś? Co? To tylko drobne. Zaraz je wysuszę. To zabawne. O, impreza. Co mam włożyć? To jest ładne. Ha? O nie! To nie jest ładne. Ojoj. Wyglądam jak Yeti. Muszę coś na to zaradzić. Dzwonimy. Halo? Pomóż mi. Dobra, co trzeba? Zaczynamy? Włóż to. Nie są markowe, ale ujdą. Poczujesz lekkie ukłucie. Już prawie gotowe? Koniec. Wow, nic nie poczułam. Proszę, zasłużyłaś. Dobrze. Dzięki. Mocniejsze niż sądziłam. To ja już pójdę. O co jej chodzi? Moje włosy! Jestem łysa! Aaaa! Nie mogę się doczekać imprezy. Nie mogę tak pójść. Wyglądam jak sarna. Muszę się ogolić. Powinnam coś na to mieć. Ach, moja maszynka. Uch, bywało lepiej. Co tam jeszcze jest? O, nowe ostrza. Ale nie ma rączki. To się przyda. Będzie w sam raz. Przyczepię widelec do żyletki. W mig będę miała gładkie nogi. Proszę. Ostrożnie. Mało brakowało. Jedna ręka gotowa. O, wreszcie skończyłam. A miało być tak pięknie. Sporo tych plasterków. Czyli zostanę w domu. Jak zwykle. Gdzie ona jest? Jesteś. To dla ciebie. O, do czego to? Nie chcę. Mam swoją. Dobrze. Zrób z lepszego profilu. Dobre oświetlenie? Pewnie. Podnosimy ciężary. Poczujcie to spalanie. Całkiem nieźle. Wystarczy. Teraz kor. Gotowa? Co za wysiłek? Uroczo. Mam? Dość. Co za dużo, to niezdrowo. Co za trening. Oddaję telefon. Poważnie? Wyglądam okropnie. Co to ma być? Co za bałagan. Do dzieła. Jestem gotowa. A te spodnie skąd się wzięły? Jestem leniwa. Ale mam genialny pomysł. Jeśli powieszę spodnie na drzwiach, potem je zamknę i przełożę szczotkę przez szlufki, mogę się podciągać. Ból będzie chwilowy. Wow, to było super. Co za bicki? Złapałam bakcyla. Krzesła ustawię tak. To znacznie trudniejsze. Wow! Szmatka też się przyda.
Pamiętajmy o nogach. Uff, jutro to odczuję. I podłoga czysta. To dopiero dobry trening. Tak się cieszę, że przyszłaś. Zaraz wracam. Nie wierzę, że tu mieszka. Ładnie tu. E? Kto tam jest? Halo? No pewnie nic takiego. To już było dziwne. Przewidziało mi się. Przecież duchy nie istnieją. I potwory też. Coś mnie dotknęło! Zaczęło się! Maszyny powstały! Nie pozwolę! Wracaj tu! Co to za hałas? Co się dzieje? Myślisz, że mi uciekniesz? O, cześć, Miki! Czemu walczysz z odkurzaczem? Odkurzaczem? Tak. Teraz muszę tu posprzątać. Ładny ten ciuch. O nie! Oby się nie podarły. No pięknie. Akurat moje ulubione. Lepiej się przebiorę. Musi coś tu być. Chyba czas na pranie. Zaraz. Mam pewien pomysł. Nawet nieźle wygląda. I nie muszę robić prania. No to idziemy. Serio? To niesprawiedliwe. Każdy cekin przeszedł ręcznie. To najnowszy paryski styl. Nie, okropność. A może to? Zabierz to ode mnie. Co jeszcze masz? Znajdź coś dla mnie. Zaraz wrócę. Dokąd się wybierasz? Mam coś takiego. Luksusowe. O, i drogie. W końcu. Wow, muszę je mieć. Są idealne. Od razu je przymierzę. Nie spiesz się. Znów mi się udało. Jestem genialna. Co za zabawa. Na co wydać te pieniądze? Podoba się? Wiem, pięknie wyglądam. Że co? Gustu to ona akurat nie ma. Dzięki! Długo jeszcze? Wygląda świetnie. Padam z głodu. Uuu. Smacznego, madam. Znowu? Mam dość złotych burgerów. Przynajmniej to nie kluski. Wygląda pysznie. Ale bym zjadła kluchy. Hej, Essie, zamienimy się? Jasne! Już mi smakuje. A jak pachnie? Dawno nie jadłam burgerów. Au! Moje zęby. Co to jest? Złoty łańcuch? Powinien to być? To dla smaku. No dobra. Ale soczysty. Au! Co znowu? Pierścionek z diamentem? Ale mam szczęście. Jest taki piękny. I nawet pasuje. Jest w tym coś gumowego. Plastikowa marchewka? Nieźle. To nic. Kluchy pierwsza klasa. Musimy częściej się wymieniać. Dziś impreza u mnie. Będzie świetnie. O. Cześć. Suń się, przegrywie. O, chyba mnie nie zauważyły. Gdzie moje okulary? Halo? Ktoś mi pomoże? Co to za światło? To twoje? Zaraz. Zabierz to ode mnie. Nie wierzę, że to trzymałam. Lepiej się odkażę. Od razu lepiej. O, cześć. Eli, zróbmy zdjęcie. Uśmiech. O, jesteście super. A? Co się dzieje? Śmigłowiec?
Kto to? Dzięki za podwózkę. Lubię efektowne wejścia. Trudno być tak bogatą. Ta lekcja mnie nudzi. Hej, uważajcie! Dziś zrobię klasówkę. Liczę tylko pieniądze, nic więcej. Oj tam, jestem zajęta. Obym zdała, uczyłam się całą noc. Koniec gadania, oto klasówka. Do dzieła. Mam ludzi od tego. O, bardzo fajne. Jakie ładne. O, zdałam. Dzięki. Dzięki za nowe auto. Wynoszę się stąd. To bardzo trudne, ale skończyłam. Gotowe. Warte wydanej kasy. Hej, nauczycielko, proszę to zabrać. Dziękuję. Co za strata czasu. Oceniłam wasze prace. Jestem pod wrażeniem, Essie. O, szóstka z plusem. Dziękuję. Julia? Jak to? Hej, za co ci płacę? Nie wiem, co powiedzieć. To mnie wkurza. Halo? Tata? Wymień kujona. Schowam to do szafki. Powinnam założyć kłódkę. A? Ukryty pokój? Nigdy go nie zauważyłam. Chętnie się w nim rozejrzę. Jaki przestronny. O, tu jest przytulnie. W końcu mam gdzie czytać i się uczyć. Wow, nie wiedziałam. Muszę tu częściej wpadać. O, cześć, Eli. Czemu? Ja miałabym rozmawiać z Justinem? Nic z tego nie rozumiem. Potrzebuję czasu dla siebie. Na szczęście mam się gdzie ukryć. Wejście tylko ze złotą kartą. Od razu lepiej. Ach, moja kryjówka. Zajmę się czymś fajnym. To wygląda ciekawie. Uuu, jak prawdziwe. Co za dzień. Odprężę się. Najnowsze środki bezpieczeństwa. Ostrożności nigdy za wiele. O, przyszła pani. Proszę siadać. Nie znoszę, kiedy obsługa do mnie mówi. Chcę być rozpieszczona. Okej, nałożę maseczkę na twarz. Jest najlepsza na rynku. Zrobiona ze złota. Pani twarz będzie wyglądać jak milion dolarów. Zabawne, bo akurat tyle kosztowała. Proszę bardzo. Kocham swoją pracę. Co tu jeszcze robisz? Ach, to jest życie. Nie wiem, co zjeść. Za duży wybór. Ale tato, ja chcę jednorożca. Halo, tutaj. Za chwilę przyniosę. No ja myślę. Proszę. Smacznego. Czemu akurat ona tu siedzi? Matko, jaki skandal. Halo? Dziękuję. To jest takie biedne. O, to jest świetne. Pani posiłek. Mam wyszukany gust. Pycha. To nie jest dla każdego. Co? Hej, ty! Chodź tu. Pani pieniądze. Pycha. Co? Nie do wiary. O, złoto. Pyszności. One są niedorzeczne. Ale jestem głodna. Muszę coś zjeść. Ale co? Nawet nie ma z czego wybierać. Wiem. Do twarzy mi w tym. Polowanie czas zacząć. Aha. Ładne i tłuste. To chyba ten fast food.
Łatwizna. Co za rarytas. Kocham pająki. Co? No tak, zapomniałam o nich. Muszę zmienić pracę. Co to było? Ale się wyspałam. Pora się zebrać. Nie ma wody? To jak się umyję? Przynajmniej umyję zęby. Po co komu szczoteczka? Miętowa. Okej. Musi wystarczyć. Co by się ubrać? Dobrze, to jest ładne. Cóż, niech i tak będzie. Nie, ten jacht jest za mały. To budeczka. No tak. Muszę coś wymyślić. Wow, dobra jestem. Hej, pobudka, halo. Wiem, temu na pewno się nie oprze. Złotko, co za piękny sen. Świetna robota, jak zwykle. Taka praca. Pa. O, już jest ranek. Gdzie telefon do makijażystki? Halo? Pomóż mi. Czego potrzebujesz? Chcę ładnie wyglądać. Zrób mi makijaż. To będzie kosztować. Gdzie kasa? Dobrze. Weź. Serio? Nie ma mowy. Czy wszystko muszę robić sama? Co za nuda. Okej, chyba możemy zaczynać. Ej, trochę entuzjazmu. Pierwsza absolwentka to Cheryl. Ach, moi fani. Zdałaś tylko dlatego, że twój tata zafundował nam basen. Gratulacje. Czemu mnie dotykasz? Fuj. To okropne. Odchodzę. Brawa dla Cheryl. Następna, Ellie. Wystawię się moim najlepszym profilem. Oto pani dyplom. Tak, udało się. Z całą pewnością. Pora na selfie. Jakie słodkie. Dobra, zejdź już z podium. Na końcu mamy Essie. Tak się cieszę. Oto kartka. To wszystko? Miałem się nie rozpłakać. Chodź tu. Okej, ogarnij się, Kevin. Zasłużyłaś, Essie. O, Grant. Jazda Essie. Najlepszy dzień w życiu. Ale złotko, Picasso bardziej pasuje do domku nad morzem, a nie w górach. O, czekaj, ktoś dzwoni. Ups, to tylko drobne, chodźmy. Co to za hałas? Czy to pieniądze? Ktoś je musiał zgubić. Halo? Proszę pani? Coś mnie dotknęło, nie rób nam krzywdę. Co? Nie, upuściliście to. O, miło z twojej strony. Zatrzymamy ją? Co? Obiecuję, że się nią zajmę. Proszę. Nie chcę tego. To czego pani chce? A, już dobrze. Nie bój się. Umyjemy cię. Okropnie śmierdzisz. Okej. Dzięki. Cudeńka. Trendy prosto z Paryża.
Hej, złotko. Mua, mua, mua. Słucham cię, kochana. Adoptowaliśmy bezdomną i musimy jej pomóc. Gdzie ona poszła? Ojej. Fajne. Dlaczego ktoś je wyrzucił? Są super. Chodź tu, nie rób mi wstydu. To ta bezdomna, o której ci wspominałam. Dasz radę jakoś ją ogarnąć? Mam do tego talent, ale to jest prawdziwe wyzwanie. Hej, co tam? Spokojnie, lubię wyzwania. Ta spódnica podkreśli twój odcień skóry. Wow, czysta! Jeszcze nie skończyłam. Przymierz to. A nie trafiłaś. I tak mi się nie podobało. To będzie super. Jak ty to robisz? Nieważne, jestem piękna. Wyglądam jak księżniczka. Cudownie. Dziękuję. Proszę. I jeszcze napiwek za wyzwanie. Pa, kochana. Do widzenia. Ale okropne ciuchy. Trzeba je natychmiast wywalić. Co się stało? Ale piękny pokój. O wiele lepszy niż śmietnik. To prawdziwe złoto? Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Ten dom jest ogromny. O! To chyba sztuka. Wow! Myszka! Mam zwierzątko! Wygląda jak moja mysz ze śmietnika. Hej, maluszku! Hej, nie tak szybko! To łaskocze! To były czasy. Chcesz na chwilę wyjść? Nie wstydź się! Hej! Słodziak! Jesteś głodny? Masz, skosztuj! Proszę! Nie chcesz? Więcej dla mnie! Całkiem spoko! W sumie to pycha! Hej, kochanie! Co tam? Co ty wyprawiasz? O, niedobrze mi! Jedzenie! Szybko! Dawaj to! Gdzie moje ziarna? Dzięki! O wiele lepiej! O nie, nie! Hej, jednorożcu! Ale jesteś ładny! Po cichutku? Kto to? A, to tylko ja! Okej, zabierzmy się do roboty! Nie ruszaj się i bądź cicho! Dużo za ciebie dostanę! Ale jesteś ciężka! Pobudka, złotko! Moje dziecko! Nie ma jej! Halo? Mam twoją córkę! Masz zapłacić okup, bo w przeciwnym razie... Nie ręczę za siebie! Co? Chcesz, żebym cię rozwiązał? Ale ty mnie wkurzasz! Okej, tylko bez sztuczek! Proszę! A teraz bądź cicho! Porwali moją księżniczkę! Co się stało, kochanie? Zniknęła! Chcą za nią okupu! Właśnie dzwonili i grozili, że jej coś zrobią! Musimy im zapłacić teraz! Pewnie jest przerażona! Zrób coś! Spokojnie! Mam tu gdzieś drobniaki! Okej, pora na badanie! Otwórz buzię! Co ty robisz? Nic nie widzę! Okej, to chyba wszystko! Szybko! Fajny ten kolor! Pasuje ci! Chłopaki mnie w tym wyśmieją. Muszę wziąć się za obrabianie banków. Wredny jesteś. Chodźmy uratować nasze dziecko. Już dobrze. Mamusia i tatuś przybywają na ratunek. Musisz wszystko zjeść. Błagam, zabierzcie ją stąd. Nic ci nie jest? Martwiliśmy się. Patrzcie, co mam. Będzie bolało. Nie, błagam! W
Wszystkiego najlepszego! Mamy dla ciebie prezenty! Szybko, przynieś je tu, a ty nie podglądaj! Okej, już! O! Wow! Lalka, ale duża! Dziękuję, mamusiu! Masz jeszcze pilota! Udanej zabawy! Wciśnij coś! Ale ekstra! No dobra! Hej, jestem Błyskotka. Zostańmy przyjaciółmi. Jak prawdziwa. O, okej. Ale mocny uścisk. Pomóż mi. Przepraszam, nie wiem jak. O, to bolało. Muszę iść na paznokcie. Jeszcze raz. Zamykanie systemu. Okej, nie o to mi chodziło. Może teraz? Ała! Ale super! Jakoś to ogarnę! Ekstra! Umie tańczyć! Dołączę do niej! Już się popsuło? Niedobrze! Muszę zniszczyć dowody! Zostawię to tu! I w nogi! Uruchamianie systemu. Nigdy nie widziałam złotego popyt. Co to? Witaj w domu. To twoja siostra. Dziwnie się czuję. O, zawsze chciałam mieć siostrę. Witaj w rodzinie. Dobrze, możecie zaczynać? Uczyłam się całą noc. Dam sobie radę. Mieliśmy się uczyć? O nie, myślałem, że to egzamin z plastyki. Niedobrze. Ha, ale proste. Wiem, skopiuję odpowiedzi Julie. Mogę ci w czymś pomóc? Spokojnie, bez nerwów. Leo, co ty wyprawiasz? Przestań się wygłupiać, czas ucieka. Niczego tu nie rozumiem. No proszę! To moja szansa! Co bym zrobił bez mojego telefonu? Wow! Wyglądam dobrze! Hej, przystojniaku! Przestań! Zaraz! Już wiem! To musi się udać! Jestem geniuszem! Hej, Julie! Czas na selfie! Okej! Upewnij się, żeby kadr był dobry! Jasne! Może być! To zadziałało idealnie! Teraz powiększamy! I oto mam odpowiedzi. Może jednak zdam. O! Ktoś dzwoni! Hej! Możesz być cicho? Gdzie ja jestem? Co wy robicie, dzieciaki? My? Nic. Och, racja. Cześć, Leo. Lepiej przygotuję się do zajęć. Wow! Spójrz na to! Żartujesz sobie ze mnie? To dlatego moja torba była taka ciężka, ale złota nigdy dość. Moje trofeum? Życie jest całkiem przyjemne. Wszystko, co mam, to moje notatniki. I przybory. Tylko gdzie ja je umieszczę? Nie mam piórnika. Na razie położę je tutaj. To będzie musiało wystarczyć. Nie mogę zapomnieć o tym. Wykonany jest z najlepszego jedwabiu i złota. Całkiem nieźle, co? To takie niesprawiedliwe. Chwileczkę. No proszę. Myślę, że mogę tego użyć. Patrzcie uważnie. Położę papier na stole i złożę go na pół. Następnie obrócę go pionowo. Teraz potrzebuję noża. Ostrożnie przetnę wzdłuż szwu. Zrobię to na całej długości. Teraz mam dwa paski papieru. Umieszczę pędzel w jednym rogu i użyję go do zwijania papieru. Właśnie tak. Musi to być naprawdę szczelna rurka. Zostawię mały trójkąt papieru i nałożę na to klej. Teraz mogę go zwinąć. Następnie muszę złożyć rurkę. Mniej więcej w połowie zrobię zagięcie. I kolejne tutaj. I na koniec jeszcze jedno. Wygląda trochę jak diament. Odetnę końcówki. Chcę, żeby były proste. Połączę je razem. Powinien z tego wyjść trójkąt. Podobnie zrobię z różnokolorowymi kartami. Jest jeszcze sporo do zrobienia. Wycięłam trójkąt z kartki papieru. Następnie umieszczę tę trójkątną rurkę na górze.
Ojej, wyszła mi gwiazda. Będę dalej układała trójkąty i zmieniać kolory naprzemiennie. Będę też sklejać warstwy na bieżąco. To już ostatnia. Wow, spójrzcie tylko na to. Jest idealny. Postawię to tutaj. To będzie świetny pojemnik na długopisy. Jest w sam raz. Teraz na moim biurku nie będzie bałaganu. Co o tym sądzisz, Leo? Wow, jestem pod wrażeniem. Ale gdzie jest złoto? Ha? Co do? Co jest? W moim piórniku jest gigantyczna dziura. To niesprawiedliwe. Możesz mi też taki zrobić? Proszę. Żartujesz? Nie ma mowy. No weź. Nie, sam sobie go zrób. A więc to tak. A teraz? Ha, niech pomyślę. Okej, skoro tak to ujmujesz, zobaczmy. Muszę mieć coś, czego mogę użyć. Jak to się tam znalazło? Co jeszcze tam jest? Co? Co to? Chwileczkę, wiem co robić. Położę tę tkaninę na płasko. Dodam do niej kropelki kleju. Ułożę je we wzór. Zrobię to na całej powierzchni materiału. Właśnie tak. I tak przez cały środek. Teraz przykleję do niego pompony. Chcę, żeby było kolorowo. Poczekam, aż klej wyschnie. Następnie odwrócę ściereczkę na drugą stronę. Będę teraz potrzebowała sznurka. Umieszczę go na spodzie tkaniny. Zamierzam umieścić linię kleju nad sznurkiem. Zrobię to od jednej strony do drugiej. Nawinę materiał na sznurek, a następnie docisnę go do kleju. Teraz nałożę odrobinę kleju po obu stronach sznurka. Następnie przyczepię do niego pompony. Nałożę klej na krawędź tkaniny, ale tylko po jednej stronie. Złożę materiał na pół. Chcę go dokładnie ustawić. Teraz go przycisnę. Wciąż jest jeszcze trochę do zrobienia. Mam tu cienki kawałek pianki, który wycięłam w łuk. Umieszczę na nim linijkę pod kątem i zaznaczę linię długopisem. Chcę, aby były równomiernie rozmieszczone. Wyznaczę je w jednym kierunku, a następnie zrobię to samo w przeciwnym kierunku, aż nie otrzymam czegoś takiego. Następnie mogę wsunąć go do plastikowego kubka. Znowu będę potrzebowała pistoletu do klejenia. Nałożę klej tuż poniżej krawędzi kubka. Będzie o wiele prościej, jeśli nim zakręcę. Wezmę teraz moją ściereczkę i włożę ją do kubka. Wygląda jak rożek do lodów. Wow, to niesamowite! Czy to dla mnie? Oczywiście! Rany! To najwspanialsza rzecz, jaką widziałem! Trzymaj! Weź moje złoto! Ech, okej! Okay, dzięki! Nie zamierzam się kłócić! Trafiłam w dziesiątkę! Ja też! Uwielbiam to! Wow! Jestem bogata! Pum! Puf! Pyk! Patrz, jaki mam zegarek, Julie! Tak, całkiem ładny! Tak, wiem! Jest zupełnie wyjątkowy. Też chciałabym mieć taki zegarek. Och, wiem! Mam świetny pomysł. I przyda mi się do tego ten papier. To będzie dobre. Potnę papier w diament. Następnie złożę rogi. Teraz muszę je odciąć. Nie potrzebuję tych części. Wezmę dolną krawędź i złożę ją. Chcę tu zrobić zagniecenie. Następnie zrobię to samo z górną krawędzią. Teraz złączę je w środku, a potem złożę je ponownie. Chcę zgiąć te krawędzie do środka, żeby został mi taki cienki pasek. Teraz złożę kawałek niebieskiego papieru i uformuję go w kwadrat. Do następnej części będę potrzebowała nożyczek. Odetnę rogi. Chcę je zaokrąglić, ale tak, by nie odciąć zbyt wiele. Tylko mały skrawek. To powinno wystarczyć. Teraz muszę go udekorować. Chcę, żeby był naprawdę ładny. Narysuję uśmiechniętą buźkę. Myślę, że powinna ona do mnie mrugać. Teraz ją pokoloruję. Będę potrzebowała wyświetlacza do zegarka. Przykleję go poniżej buźki. Teraz wezmę pomarańczowy pasek papieru i przykleję do niego twarz. I to wszystko. Mój nowy zegarek. Wow, wygląda tak modnie. Nie mogę się doczekać, aby się nim pochwalić. Co? Wow, ładny. Spójrz jeszcze raz. Julie, masz złą godzinę. Faktycznie, ale wstyd. Ha, mój pasek jest trochę ciasny. Lepiej to poluzuję. Ups, za dużo. Mój zegarek zepsuł się. O co tyle hałasu? To był prezent od Molly. Chcę, żebyś to miał. Wow, naprawdę? To takie słodkie. Mua, i co ja teraz zrobię? Nie płacz. Ale to niezręczne. Muszę coś zrobić. Ach, wiem. Ha? To wyglądało nieco lepiej w mojej wyobraźni. Dobrze się czujesz? Na reklamach szamponów wygląda to tak łatwo. Wszystko jest pod kontrolą. Zaufaj mi. Będę musiała odciąć tę gumkę. Właśnie tak. To dokładnie to, czego potrzebuję. Teraz wezmę zegarek Leo. Umieszczę go na jednym z końców, a potem chwycę za igłę i nitkę. Zszyję gumkę na zapięciu zegarka. Muszę się upewnić, że się dobrze trzyma. Nie chcemy więcej niemiłych wypadków. To świetny pasek do zegarka. Mam nadzieję, że mu się spodoba. Proszę bardzo, Leo. O co chodzi, Julie? Wow, naprawiłaś mój zegarek. To nic takiego. Wygląda niesamowicie.
Daj mi chwilę. Mam coś dla ciebie. To mój sposób na podziękowanie tobie. Wow, naprawdę mówisz poważnie? Jest piękny. Jest mój. Wielkie dzięki. Nie ma za co. A jak moje włosy? To ciężka praca wyglądać tak dobrze. Uff, nie spóźniłem się na zajęcia. Chwileczkę. Co to jest? To nie jest mój makijaż. Julie? Nie dotykaj tego. Rany, potrafisz być naprawdę przerażająca. Gdzie ja byłam? Ach tak, wyglądałam pięknie. To zdarza się każdego dnia. To niedorzeczne. Ups, upuściłam lusterko. Lepiej je podniosę. He? Chwileczkę. Właśnie zrobiło się ciekawie. Gdzie moja szczotka? Ach, tutaj jest. Och, niedobrze. Utknęła. Nie mogę jej wyciągnąć. Co się dzieje? Może będę mógł pomóc. Ciach, ciach. Nie ma mowy. Hej, wracaj. Ha, pokazałem jej. Pozbędę się tych wszystkich rzeczy. To było całkiem łatwe. Zachowam to na następny raz. Och, lepiej wezmę moją książkę. Zajęcia się zaczynają. Nie, tato, nie chcę kucyka. Och, mój głupi telefon nie działa. Hej, uważaj. Zobacz, co zrobiłeś. Tak mi przykro, podniosę twoje rzeczy. To był wypadek. Pospiesz się. Masz tu dużo rzeczy. Ale mogę ci pomóc. Poczekaj tutaj. Co robisz? Spodoba ci się to. Mój długopis 3D uratuje sytuację. Zacznę od narysowania wzoru na obudowie telefonu. Teraz dodam pionowe linie. Zrobię to na całej długości. Chcę, żeby było idealnie. Muszę zrobić mniejszą siatkę. Będzie o około połowę mniejsza od pierwszej. Teraz muszę je połączyć. Zrobię to łącząc ich boki. Zrobię to wokół trzech z ich krawędzi. Pozostawię górną część wolną. Skończyłem. Spójrz na to. Możesz tu pomieścić wszystkie swoje pieniądze. Prawie zapomniałem. Kartę kredytową również. Widzisz? Pasuje. Zobacz. Wow, to całkiem sprytne. Dzięki, Mio. Nie ma za co. Czy coś jest nie tak? Mój telefon nie działa. Możesz wziąć ten. Nie używam go. Naprawdę? Zasłużyłeś na to. Bądź ostrożny. Trochę śliski, co nie? Wiem, co robić. Daj mi swoje spodnie. Jak to zrobiłaś? Patrz uważnie. Będę musiała wprowadzić kilka zmian. Wytnę z nich kwadrat materiału. Musi być nieco większy niż etui na telefon. Położę je na materiale. Teraz wytnę otwór w miejscu, w którym znajduje się kamera. To było łatwe. Teraz mogę zabrać się do pracy. Umieszczę jeans na całej powierzchni obudowy. Muszę się upewnić, że otwory kamery są w jednej linii. Teraz przykleję go w tym miejscu. Nie chcę żadnych zagnieceń. Całkiem nieźle. Następnie będę potrzebowała więcej kleju. Zrobię mały kwadrat na dole obudowy. Myślę, że to odpowiedni rozmiar. Umieszczę na nim kolejny kawałek jeansu. Następnie mogę go przycisnąć. Oto modne etui na telefon. To jest dla ciebie. Ojej, jest świetne. Mój telefon będzie bezpieczny oraz będzie wyglądał stylowo. Ale wciąż mamy problem. Nie panikuj. Masz, zakryj go liznę. Na dole robiło się coraz zimniej. Tak jest lepiej. Włożę telefon do kieszeni. Ha? Jak to się stało? Zaraz, spójrz na to. Muszę to odebrać. Halo? Panie prezydencie? Słyszy mnie pan? Uch, ale wstyd. Ale sama zrobiła mi to etui. Ono jest tego warte. Proszę, proszę, proszę. Co my tu mamy? A? Cześć. Hej, głosowanie na króla i królową balu maturalnego. Znam nawet odpowiedniego kandydata. Gdzie mój długopis? Wspaniale. Nie ma lepszego ode mnie. No dobra, to do zobaczenia. Wow, jaki on cudowny. Wow, o rany. A co to? Głosowanie na króla i królową balu maturalnego? O, ten rupieć musi mi wystarczyć. No dalej, to jedyny długopis, jaki mam. Ale mam za to zapasowy atrament. Hej, skoro działa... Nieźle, udało się. Jestem taka podekscytowana. Kocham cię. To już ranek? Spałem jak kłoda.
Moja szyja! Musiałem krzywo spać. Nie, przyda się mała pomoc. Co mogę dla ciebie zrobić? Kark mi zesztywniał. Przyda ci się masaż. Wow, ale dobrze. Już czuję się lepiej. Dobra, wystarczy. Jestem już rozluźniony. No dobra. To ja? Koszmar. Potrzebuję pomocy. Życzy pan sobie szczoteczkę do zębów? Przygotowałem 5 do wyboru. Wybory. Stawiam na złoto. Bardzo dobrze. Mam też pańską ulubioną pastę do zębów. Uśmiech. Wspaniałe uczucie. Prawie gotowe. Wow. Proszę bardzo. Dzięki. Pańskie śniadanie. Wow. Możesz już iść. Nie potrzebuję publiczności. Która godzina? Ale dobrze spałam. Co u licha? Chyba jakiś przykurcz. Życie buta nie zjesz. Co tam robi moja szczoteczka do zębów? Czy to włosy? Obrzydliwe. Spadajcie. Mam nadzieję, że mam jeszcze pastę. Zaraz będę mieć czyste ząbki. Tego się obawiałam. Ej, przydadzą mi się do tego dwie ręce. No dalej, wychodź. No dalej. Wiem, że tam jesteś. Widzę cię. Tak jest. Wiedziałam, że tam jesteś. Na co komu szczoteczka, skoro mamy palce? Czas opłukać. Hej, nie zapłaciłam rachunku za wodę? O rany. A gdzie moja butelka z wodą? Lepszy ryc niż nic. Gotowe. Doskonale. Czas się zbierać. Ojeny, ale mam dziś szopę na głowie. Halo? Potrzebuję cię. Potrzebujesz pomocy, Liam? Co jest? Nie da się tego okiełznać. Nie stresuj się, wiem co robić. Przygotuj się, zaraz będziesz mieć boski fryz. Proszę bardzo. Serio? Sam nie wiem. Zbyt tłuste. Spokojnie. Spróbuję czegoś innego. Będzie dobrze. Proszę bardzo. Podoba ci się? Nie do końca mi to pasuje. Cóż, mogłabym spróbować czegoś nowego. Potrzebuję tylko kilku gumek. No tak, to będzie dobre. Zaraz zobaczysz. Dzięki temu włosy nie wlecą ci do oczu. Interesujące. Podoba mi się. Ale jeszcze nie skończyłam. To doda ci szyku. Będzie super. Zaufaj mi. Przykleję je wzdłuż linii włosów. Wow, to zdecydowanie coś nowego. Podoba mi się. To za usługę. Cała przyjemność po mojej stronie. Co za przystojniak. Uwielbiam dzień sprzątania. To tak odstresowuje. Daje mi czas do namysłu. Nie można zapomnieć o podłodze. Widzicie? Relaksujące, prawda? A to urządzenie wszystko ułatwia. I skończone. O nie, moje włosy. Wymknęło się spod kontroli. Nie mam czasu, żeby je okiełznać. A może mam? Do dzieła. Ale najpierw potrzebna mi gumka do włosów. Proszę, a teraz włosy. Zaczynamy. Ale uroczo. I nie musiałam się nawet wysilać. To mi się podoba. Świecie, miej się na baczności. Och, nie chce mi się wstawać. Uwielbiam budzić się rano. Kolejny wspaniały dzień.
Wow, śniadanie w łóżku! Jak miło! Resztki wczorajszej kawy! Która bluzka ma mniej dziur? Muszę mieć przy sobie wszystko, czego potrzebuję. Na przykład gotówkę. To powinno mi wystarczyć na cały dzień. 401, 2, 3, 4, 5. Powinnam się była lepiej przygotować. O! Co jest? Wpadasz na ludzi na korytarzu? O, mam wiadomość. Impreza! Kompletnie o tym zapomniałam. Super, nie mogę się doczekać. O kurde, nie mogę iść tak ubrana. Po prostu założę inny sweter. Nie, to chyba nie wystarczy. Muszę wymyślić coś innego. Przede wszystkim zajrzę do szafy. Powinien być tam jakiś fajny ciuch. Ha! Wiedziałam, że coś znajdę. Co jest grane? Zaczepiło się o coś. Mul ubraniowy! Nie dostaniesz mojej ulubionej bluzeczki. No oddawaj, ty paskudny szkodniku! Nawet nie nosisz ubrań, bo jesteś głupim robalem. Au! Nie mogę uwierzyć, że przegrałam ze zwykłym owadem. Hej, nawet o tym nie myśl. Słyszysz mnie? Tylko spróbuj to ugryźć. Nie! Przestań! Co by tu? Kapeć. Ha, trafiłam. Chyba tylko ją rozjuszyłam. Trzymaj się ode mnie z daleka, ty zakurzony paszkwilu. Muszę coś szybciutko wymyślić. Nic mi nie przychodzi do głowy. Mam tak bez przerwy biegać w kółko. Poczekaj. Może zamiast tego chciałabyś ładnie pachnący sweterek? Nie? Okej, to był kiepski pomysł. Wreszcie przestała mnie gonić. Całe szczęście. Ale wciąż ma moją bluzkę. I w dodatku przejęła całą szafę. Ha, a to co? Chwileczkę. Już wiem. Tak jest. Papier, nożyczki i genialny pomysł. Dobra, szkoda czasu. Muszę koniecznie zdążyć na imprezę. Na początek przetnę papier. W miarę równo. Nie chcę wyglądać zbyt dziwacznie. Jeszcze tylko kilka cięć i gotowe. Nożyczki mogę odłożyć. Teraz muszę jakoś zapanować nad tym chaosem. Tu poskładam, tam pozwijam. Jakoś wyjdzie. Okej, już prawie gotowe. Przymierzmy. Świetnie! Wyszło dokładnie tak, jak sobie wyobrażałam. Zamiast nadjedzonego przez mole swetra, oryginalna sukienka. Pa! Tak, wiem, że mam bilet VIP. Ale po prostu nie mam co na siebie włożyć. Moje życie to prawdziwa męczarnia. Nikt mnie nie rozumie. Zobaczmy, jakie w ogóle mam sukienki. Oliwkowa? Och, nie. Srebrna? Niemodna w tym sezonie. Ani jednej sukienki wartej założenia. Nie wspominając o dodatkach. Och, to prawdziwy koszmar. A te buty? Beznadzieja. Muszę coś zrobić. I chyba mam pomysł. Ktoś dzwoni? Słucham. Potrzebuję pilnej pomocy krawieckiej. Zupełnie nie mam co na siebie włożyć. Paryż to moja ostatnia szansa. Jestem u kresu wytrzymałości. Oczywiście, że pomogę. Dziękuję. No gdzieżeż ona jest? Ile można lecieć z Paryża? Wreszcie dotarłaś. Najwyższy czas. Bierzmy się do pracy. Zmarnowałam już i tak zbyt dużo czasu. Potrzebuję czegoś awangardowego. I to ekspresowo. Pospiesz się z tym mierzeniem. Chcę się upewnić, że strój będzie idealnie pasował. Chyba, że wolisz niewygodną sukienkę. Skończone. Zaraz wracam. Mam nadzieję, że nie z powrotem do Paryża. Wow! Wspaniałe! Zapoczątkowałam trend sukienek w stylu sukien ślubnych. To dla ciebie. Zasłużyłaś. Dotarłam już na przyjęcie. Tylko dlaczego nikt nie zwraca na mnie uwagi? Czy ta dziewczyna nosi sukienkę z papieru? Co ona sobie wyobraża? Nie może mnie przyćmić taki śmieć. Odsuń się. Musimy się temu przyjrzeć. Sama ją zrobiłam.
komentarz powinien zebrać sporo lajków. Pić mi się zachciało. Ha? O, plastikowa zakrętka. Co za fart. W dodatku wciąż pachnie kolą. Cenny dodatek do kolekcji. Nadchodzi! Wow! Te włosy, te oczy! Jak modnie ubrany! Idzie w moim kierunku! Ciekawe, jak dzisiaj pachnie! Hej, co to ma znaczyć? Rozmawia z nią? Jak to w ogóle możliwe? Spójrz na mnie! Tu jestem! Hej! Niech ktoś zwróci na mnie uwagę! O, zupełnie jakbym dla nich nie istniała! To takie niesprawiedliwe! Na szczęście jest jedna rzecz, która zawsze przyciąga uwagę. Pieniądze! A mam ich tyle, że mogę się nimi wachlować. Poważnie? Nawet kasa nie pomaga? Chcesz zobaczyć moją kolekcję zakrętek? Wow! Faktycznie nadal pachnie kolą. Lubi ładnie pachnące rzeczy, tak? W tym jestem mocna. Spryskam się obficie moimi najdroższymi perfumami. No, chyba wystarczy. Teraz swobodnie przejdę obok. Fuj, czujesz to? No, jakiś okropny smród. Jak to okropne? Te perfumy kosztują majątek. Nic to robię nie przynosi efektu. Co ona ma, czego ja nie posiadam? Cóż, na przykład otwarty plecak. Skoro tak lubi napoje gazowane, to się z nią podzielę. To daje jej nauczkę. Salutka butelka wylana. Teraz tylko czekać. O nie, twój plecak przecieka. Masz tam coś, co mogło się rozlać? Nie, nie trzymam w plecaku żadnych napojów. Co się tak gapicie? Tylko sobie tu stoję. Naprawdę? Bo jak dla mnie to wyglądasz dość podejrzanie. To twoja sprawka, prawda? Przyznaj się. Okej, tak. Wlałam jej do plecaka butelkę coli. Hej, nie odchodź. Albo przynajmniej nie odchodź beze mnie. To nie fair. Dlaczego nikt mnie nie lubi? Ja cię lubię. Cóż, nie mam nic do stracenia. Wow, ale ładnie pachniesz. Dzisiaj będziecie pisać klasówkę. Cały wieczór wkuwałam i wciąż tego nie rozumiem. To bułka z masłem. Uwielbiam tego typu równanie. Pytanie wielokrotnego wyboru. Banalne. Piątka gwarantowana. O rany! Błyskawicznie rozwiązuje każde zadanie. Może mi podpowie. Hej, hej ty! Jak ona ma na imię? Stacy! Stacy, słuchaj! Co? Podpowiesz mi trochę? Błagam, nie radzę sobie z tym testem. O, nie. Jak to nie? Czemu nie? Czemu jest taka wredna? Ha, mam pewien pomysł. Nie zaszkodzi spróbować. Może uda mi się ją przekupić. Podobno każdy ma swoją cenę. Ciekawe, ile jest warta Stacy. Hej, Stacy, a co powiesz na drobną zachętę? Wysoko się ceni. A tyle wystarczy? Cały stosik gotówki będzie twój, jeśli tylko mi podpowiesz. He? Cały stos? O rany, to naprawdę spora kwota. Tyle kasy. Mogłabym sobie kupić tyle różnych rzeczy. Słucham? Tak, jestem teraz super bogata. Mogłabym wachlować się pieniędzmi albo rzucać je na prawo i lewo. Proszę bardzo, ile kosztuje piątka z plusem? O, nie ma mowy. Nie chcę się stać kimś takim. Wsadź sobie swoje pieniądze, Miki. Po co mi ten majątek, skoro nie pomoże mi zdać egzaminu? Zaraz, jak to? Stacy oszukuje. Sama ma ściągawkę. Nie mogę tego tak zostawić. Zajrzę jeszcze raz do plecaka. Skoro gotówka nie zadziałała, to sztabka złota też się pewnie nie przyda. Po co zabrałam ze sobą aż tyle smartfonów? Gdzie ja to zawieruszyłam? Aha! Nigdzie się nie ruszam bez okularów VR.
wszystko włączone. Zobaczmy, czy działa. Wygląda super realistycznie. Nauczyciel nadal siedzi przy biurku. Ale w wirtualnej rzeczywistości poda mi odpowiedzi do testu. Moja pierwsza szóstka z matematyki? Skąd ona wzięła taki bajerny gadżet? Bawi się zamiast pisać klasówkę? Chyba, że pisze test w wirtualnej rzeczywistości? Tylko po co? Zaraz, skąd w ogóle bierze odpowiedzi? Chyba mnie nie widzi, więc pożyczę sobie jej kartkę. Nie chciałaś mi pomóc, to teraz spadaj. No dobrze, kochanie, a to twoje przybory szkolne. Miłego dnia w szkole, bądź grzeczna. Będę! Moja siatka się zerwała! Wszystko spadło na podłogę! O nie, kochanie! Spokojnie, nie martw się! Naprawię to! Spójrzmy! Na pewno mogę coś stąd wykorzystać! Trzeba wymyślić jakieś rozwiązanie! Tadam! Mam dla ciebie nowiutki plecak! Wow! Ale super! Dobra, idę do szkoły! Do zobaczenia później! Który plecak sobie dziś panienka życzy? Ten nie! Znudził mi się taki styl. A może mały fioletowy? Albo ten złoty? Tak, wezmę dziś złoty. Wspaniały wybór, panienko Emmo. Proszę bardzo, życzę miłego dnia. Uff, nareszcie po wszystkim. Mamo, mamo, zobacz! W szkole będzie impreza! Ojej, szykuje się świetna zabawa. Ale mamo, muszę mieć jakiś strój, prawda? Oczywiście, na pewno mamy coś, co możemy wykorzystać. Spójrzmy, co to? Coś niebieskiego. Wygląda jak stara koszula. Przymierz? Okej, przynajmniej na mnie pasuje. Zawsze coś. Ale jest cała pokryta pajęczynami. Poczekaj, podkurzacz sobie z nimi poradzi. Okej, sprawdza się świetnie. A teraz się odwróć, oczyszczę tył. Jeszcze troszkę. Wyłącz to! Hej, momencik! Przyszedł mi do głowy świetny pomysł! Mam tu gumkę! Spróbujmy! Och, już rozumiem! Nałożę gumkę na rurę od odkurzacza. A teraz zrobię jej fryzurę. Można od razu nałożyć gumkę! Idealnie! To najprostszy sposób na zrobienie kitek. O tak! Jestem już gotowa na imprezkę! Dzięki za pomoc, mamo! Jesteś najlepsza! Baw się dobrze! Och, czekaj! Zapomniałaś zaproszenia! Hej, kochani! Przyszłam na imprezę! Huh? Eni ma kucyki? I Betty też? Nawet Liam je sobie zrobił! Nie mogę być taka jak oni! To ja wyznaczam trendy! Hej, jesteś moją stylistką, więc zrób mi inną fryzurę. Okej, zaraz przyjadę na imprezę. Dobrze, że jesteś. Wszyscy mają kitki. Och, wow, masz rację. Musisz się wyróżniać. Ale nie martw się, mam na to rozwiązanie. Wydzielę tutaj część włosów. Jeszcze kilka razy. A teraz po drugiej stronie. Super, już wyglądasz pięknie. Ale jeszcze nie skończyłam. Czas na błyskotki. Dodam tutaj parę świecidełek. Doskonale! Teraz mogę oficjalnie dołączyć do imprezy. O, nie wierzę! Spójrzcie na Emmę! Wygląda bosko! Liam, mówię serio! Patrz na nią! O, stylizacja Emmy jest niesamowita! Też bym taką chciała. Mam tutaj cukierki. Trochę go poliżę i... Spadł! Kurczę! To chyba nie dla mnie. Gdzie ja to położyłam? A, mysz! Co? Mysz w domu? O, matko! Och, to jest moja koszulka, ale mysz ją zniszczyła. Wygryzła w niej wielką dziurę. Mamo! Skarbie, wszystko w porządku? Wystraszyłaś się myszy? Nie, ale zniszczyła moją ulubioną koszulkę. Ojej, to naprawdę wielka dziura. Ale zawsze można zrobić coś z niczego. Jest tu wielka dziura, więc odetnę dół koszulki. I już! Problem zniknął! Teraz zajmę się resztą. Zrobię jeszcze kilka nacięć. Spokojnie, efekt będzie świetny. Wytnę teraz kołnierzyk i zrobię dekolt. Super! Następnie przetnę koszulkę na pół, ale tylko z przodu. Tył zostaje w całości. Teraz podwinę materiał i zrobię marszczenie. Spokojnie, to bardzo proste. Wystarczy zmarszczyć materiał i go zszyć. Gotowe!
Wystarczy związać bluzkę z przodu i mamy uroczy crop top. Wow, mamo! Jestem pod wrażeniem twoich umiejętności. Cudowna bluzka. Dziękuję. Och, jeszcze jedna rzecz. Nie chcę, żebyś zmarzła. Moment. Mamo, ten szal też ma wygryzioną dziurę. Co za niesforna myszka. Chyba z nią nie wygramy, co? A to co? No proszę, o wilku mowa. Co? Pobrudziłam sobie bluzkę lodem. Co za koszmarny dzień. Teraz muszę się przebrać. Spójrzmy. Nie podoba mi się żaden z tych topów. Co jeszcze mogłabym na siebie włożyć? Och, całe szczęście, że tu jesteś. Potrzebuję pomocy. O matko, to sytuacja awaryjna. Zobaczmy, co się dla ciebie nada. Och, co powiesz na tę jedwabną bluzkę? O, tak, podoba mi się. Hej, nie trafiłaś. Ups, chciałam ubrać ciebie, a nie krzesło. To nic, mam tu coś jeszcze. Też się nada. O, rzucam pracę woźnej. Wyglądam na to zbyt dobrze. Przepraszam, ale spokojnie. Mam tu jeszcze inne ładne rzeczy. Może sama to przymierzę? I już. Koniec z eleganckimi krzesłami i woźnymi. Podoba mi się? Proszę, tyle wystarczy? Dzięki, do zobaczenia. Uff, co za dzień. Jak ona mogła tak rzucać tymi ciuchami? Ale teraz już wszystko jest dobrze. Idę na lekcję. I gotowe. Uroczy balon do dekoracji. Dobra, teraz zajrzę do lodówki. Zobaczmy, miałam tutaj coś specjalnego. Ach, jest. Dobrze, że to podpisałam. Przyda się jeszcze świeczka. Mhm. 100 lat, Eni? A to co? Co się dzieje? Czy to moja impreza niespodzianka? Dokładnie. Wszystkiego najlepszego. Pomyśl życzenie. Jee! Chcę już skosztować tej urodzinowej kapusty. Oderwę sobie jeden liść i już. Pyszna. Świeżutka. Zjem jeszcze trochę. Wszystkiego dobrego, skarbie. Cieszę się, że smakuje ci kapusta. Och, to dla mnie. Chętnie się poczęstuję. Wow! Zobaczcie, co znalazłam w kapuście. To cukierek. Co za wspaniałe urodziny. Cukierek o smaku pomarańczowym, czyli twoim ulubionym. To prawda, ale chętnie się nim z tobą podzielę. Jeszcze ostatnia wstążka i gotowe. Zobaczmy. No nie wiem, spodoba jej się? Wszystkiego najlepszego, Emmo. Oto twoje ciasto. Co? Jest okropne. Nie takie chciałam. Och, nie, nie. Czy możesz je ulepszyć? Zobaczę, co da się zrobić. Może dodam jeszcze parę dekoracji. Proszę, gotowe? Jest piękne. Na pewno oryginalne, ale czy jej się spodoba? O, mam babeczkę na torcie. Ekstra. Au, mój ząb. Mamo, czemu mi to zrobiłaś? O, matko. Nie, 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 nie. Musimy wymyślić coś innego. Och, już wiem. Ona uwielbia świeże owoce. Jesteś w stanie coś z tego stworzyć? Oczywiście. Jestem przecież cukiernikiem. Znam się na owocach. Zrobię coś wyjątkowego przy użyciu foremek do ciastek. Wykroję nimi plasterki owoców. Będą wyglądały pięknie. Po co komu nudne owoce, skoro można mieć gwiazdy i kwiatki? A teraz udekoruję nimi tort. Na szczęście zmieszczą się na nim wszystkie. Tort urodzinowy jest gotowy. Voilà! Co ty na to? Brawo! To się nazywa arcydzieło. Wszystkiego najlepszego, Emmo. Oto twój tort. Och, wow! Uwielbiam ciasta i świeże owoce. Przepyszny. Moja córeczka musi mieć wszystko, co najlepsze. 100 lat. Uf, jestem gotowa na rozpoczęcie lekcji. Hej, moje kredki! O nie, kubek jest zniszczony. Nie wierzę. I jak ja sobie teraz poradzę? O, nadepnęłam na nie. Ups. Muszę wyciągnąć swoje przybory. Chyba mi na dziś wystarczą. A teraz zeszyty i segregatory. Może spróbuję je tu włożyć z powrotem. O matko, ale to jest żałosne. Chyba mogę jej jakoś pomóc. Hej, Eni, możesz skorzystać z tego.
To dla mnie? Serio? Wow, dziękuję, Emmo. Proszę. Spójrzcie na te wspaniałe przybory. Mam świetny pomysł. Wezmę gumki i nałożę je na segregator. Będą trzymały moje przybory na miejscu. Patrzcie, mogę też włożyć coś do środka. Wow, mieści się tu mnóstwo rzeczy i wszystko jest uporządkowane. O, dobra robota, Eni. Dzięki, to wszystko dzięki tobie. Chyba czas zacząć lekcję. Jeszcze raz dziękuję, Emmo. Co? Nie gadaj, żartujesz. Wow. Ach, ale boli. A co to takiego? Pomóc ci? Nic mi nie jest. Ale patrz, co znalazłam. Ciekawe, co to jest. Sprawdźmy. Zdrapuj. Hej, patrz. Chyba coś wygrałam. Ja też. Tyle, że trochę mniej. Zaczynamy sprawdzian. O rany, niedobrze. Nie mam na to czasu. Gdzie jest odpowiedź na piąte pytanie? A, mam. To się ledwo da odczytać. To nie tak, jak pani myśli. Masz mnie za kretynkę? Dalej, oddawaj. Dobrze. Ale chyba o czymś się zapomniałaś. O, ale bez sens. Będę mieć cię na oku. Co jeszcze tam chowasz? Tak myślałam. Wy, dzieciaki, nigdy się nie nauczycie. Wciąż krzyczy? A co my tu mamy? Wybierasz się do banku? Czy może to prezent dla mnie? Nikt nie patrzy. Weź je sobie. Interesy z tobą to czysta przyjemność. Tak się zdobywa wykształcenie. Mądra dziewczynka. Bogatym wszystko uchodzi na sucho. Nie znoszę deszczu. Szczególnie z tak fatalnym parasolem. Rany, co ci się stało? Brałaś prysznic w ubraniu? Serio potrzebuję nowych butów. Coś mi mówi, że te długo nie pociągną. Co za dzień. Wyglądam jak zmokła kura. Pewnie jest głodna. Dam jej to na poprawę humoru. Dla mnie? Dzięki. I tak mam ich pełno. Papierki? Całe mnóstwo. Mam pomysł. Przeciwdeszczowe oczywiście. Po co wydawać kasę na nowy parasol? Chyba nadchodzi ulewa. A tutaj suchutko. Tak jak lubię. Czy to brzmi jak powinno? Coś te palce nie takie. Aż zgłodniałam od tej gry. Ten kurczak smakuje jak tektura. Wolę zjeść to. Zobaczmy. Lepiej. Zobaczmy, czy coś tu mam. Może znajdą się jakieś drobne. O, już myślałam, że to dolar. Ale beznadzieja. Co to jest? Obrzydliwe muszysko? Skandal! Tak? To nie jest stodoła. Ja nie jadam owadów. O, rany. Bardzo przepraszam. Patrz. I już jej nie ma. Co to jest? Trochę pikantne. Moje prośby zostały wysłuchane. Od razu czuję się lepiej. No i ja na to. Tatusiu, kup ten jacht. Jakie piękne buty. I ten kolor. Spójrz. Tak, faktycznie śliczne. Są niesamowite. Muszę takie mieć.
Proszę pani? Już myślałam, że się nie doczekam. Wow, są cudowne. I do tego bardzo stylowe. No, też bym chciała mieć ładne buty. Te noszę już od 2 lat. Szkoda, że nie stać mnie na szpilki. Patrz, jakie etui! Czy to kryształy? To mi się należy. I gotowe. Niewiarygodne. Widziałaś kiedyś coś równie cudownego? To mój ulubiony kolor. Każdy może sobie pomarzyć. Pomarzyć? Dla mnie to rzeczywistość. Ta-dam! Jedwabiste! Jestem wykończona. Wow. Pa! Oh, spójrz na ten wspaniały plecak. Jaki śliczny. A mi na pewno przydałby się nowy. Mam coś przy sobie? Jest tam kto? To żałosne. Jestem spłukana. Ale to był miły sen. Dzięki za ciepło, moje łóżeczko. Poranna rozgrzewka. Głęboki wdech. 25 i 30. To lepsze od kawy. Fryzura prezentuje się nieźle. Zadbajmy jeszcze o ładny uśmiech. Moje włosy są wszędzie. Mam jakąś inną? Świetnie. Hej! No dalej, jest tam coś jeszcze? Patrzcie, mam! Dobre. Znajdzie się coś na śniadanie? Ale mi się chciało pić. Jeszcze trochę. Tak, chyba nie powinna wyglądać woda. Ale co zrobić? Jest już rano. Witaj, świecie. A, moja szyja. Nie najlepszy początek. Musiało być zimno w nocy. Pod iloma kocami ja spałam? Serio? Wreszcie. To trwało całe wieki. Mięciutko. Pora się ogarnąć. Przydałaby się wizyta u fryzjera. Załatwię to. Dobry dzień na odrobinę złota. A może? Nie. Co by tu wybrać? Idealnie. Moja magiczna szczoteczka. Popatrzcie tylko. Moje perełki zasługują na najlepsze. Błyskotki będą błyszczeć. Więcej pasty, proszę. Chyba jednak wolę niebieską. Okej, tak lepiej. A na samą górę? Dajmy trochę tej cynamonowej. Dla mnie bomba. Ekspres do kawy wzywa. Napełnijmy ją. Lepsze od tej z kawiarni. I bez kolejek. Dzień doberek. Nudzi mi się. Nie chce się już tym bawić. Mam świetny pomysł na przygodę mamy i córki. Och, a może po prostu weź trochę kasy? Nie chcę głupich pieniędzy. Wcale nie są fajne. Sama poszukam sobie wrażeń. Wyszłam z domu. Czas rozpocząć nowe życie. Żegnaj, bogata Miki. Nie będę cię już potrzebować. Ładnie tu, a tego już nie chcę. Och, nie znoszę zamiatania. Chciałabym być bogata. To byłoby o wiele fajniejsze i łatwiejsze. Wiecie co? Mam dość. Idę poszukać bogatszego życia. Och, ale dziś piękny dzień. Podoba mi się ten spacer. Chwileczkę. Czy ta biedaczka wygląda zupełnie jak ja? Och, chyba mi się coś wydawało. Wow, to jakaś przeogromna willa. Hej, a to co? Ktoś chyba wyrzucił swój dowód. Miki, tak? Mogę udawać, że jestem Miki. Wchodzę do środka. Och,
Wow, w środku ten dom jest jeszcze większy. O matko, Miki, co ty masz na sobie? Tak, jestem Miki. Oto mój dokument, który to udowadnia. Co się z tobą dzieje? Czemu masz na sobie takie ciuchy? Wow, tak po prostu dajesz mi tyle kasy? Wii! Idę na zakupy. Jejku, gdzie ona się podziała? Tutaj jesteś? Wszędzie cię szukałam. Strasznie się martwiłam. Chwila, mówisz do mnie? Oczywiście. A teraz chodź, skarbie, wejdźmy do środka. Wow, całe mnóstwo ubrań! O, a co to takiego? Wielkie lustro? Nie wierzę! Wbudowany asystent we wszystkim pomaga! No dobrze, przymierzę sobie ten strój! O tak, to jest to! Pasuje idealnie! Wypróbuję coś jeszcze! Wow, kolejna piękna kreacja! Ta Miki ma świetny gust! Chcę zobaczyć coś jeszcze! Wow, nigdy w życiu nie czułam się tak bogato i luksusowo! Spójrzcie tylko na te wszystkie akcesoria i biżuterię! W porządku, to będzie mój strój na dziś! Wow, nie ma tu zbyt wielu ciuchów! Jak ci biedacy sobie radzą? Może w szafie znajdę coś jeszcze? Co to ma być? Fu! Jeszcze gorsze szmaty! Czemu wszystko jest takie mdłe i nudne? Czy kolory kosztują? Ech, nie tak to sobie wyobrażałam. A to co? O, gazeta! Popatrzę na ogłoszenia. Hej, patrzcie na to! Stylistka się tu reklamuje. Właśnie jej mi trzeba w tej sytuacji. Zadzwonię do niej. Na pewno znajdzie jakiś termin. Mam nadzieję, że niedługo przyjedzie. No dobrze, jestem. Wyglądasz beznadziejnie. Och, chyba popełniłam wielki błąd. Tak, błędem jest twoje ubranie. W porządku, zabieram się do pracy. Naprawię to. Będę musiała dokonać radykalnych zmian. Ten kolor nie pasuje do twojej karnacji. I już, wykonałam kolejne arcydzieło. Słuchajcie, ludzie, zaraz pokażemy wam nowy stylowy look. Oto moja modelka. Powitajcie ją oklaskami. O tak, wymiatam w tych ciuchach. Chcecie zobaczyć coś jeszcze? Oto limonkowa kreacja w zestawie z falującą spódnicą. Wolicie coś innego? Zatem spójrzcie na ten niedoceniony sweter oversize, a do niego czepek przypominający ten pod prysznic. Tak, chcę zjeść takosy. Ha? Co się dzieje? Coś mnie obudziło. Moment, ktoś jest w moim pokoju. Włamywacz! Co mam robić? Schować się? To powinno mnie uchronić. Ale nie, nie mogę pozwolić mu zabrać moich rzeczy. Czas wykorzystać moje umiejętności. Podejdę bliżej. Och, nie, 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 nie. Ha, mam cię, wredna złodziejko. Próbowałaś mnie okraść. Ze związanymi rękami niczego nie ukradniesz. Jestem niesamowita. Uratowałam dobytek. Momencik. To miotełka? O nie, chyba popełniłam błąd. To nie włamywacz, to lokaj. Pomogę ci wstać. Bardzo przepraszam. Już zrywam tę taśmę. Oddaję też miotełkę. Zbyt wiele wiewiórek. O nie, ukradły mi orzeczki. Ha? Co to za hałas? Na pewno coś słyszałam. Może lepiej sprawdzę, tak na wszelki wypadek. Zakradnę się po cichu do salonu. Co? O matko, nie wierzę. W mieszkaniu jest złodziej. Ale ubaw? O nie! Przyłapano mnie! Proszę, nie strzelaj! Odejdę w pokoju, obiecuję! Nie chcę nikogo skrzywdzić! O, matko! Wyobrażacie sobie, że złodziej chciał stąd coś ukraść? Nigdy nie słyszałam niczego śmieszniejszego! Śmiało, szukaj dalej! Jestem naprawdę ciekawa, czy coś znajdziesz? Dobra, spoko. Na pewno jest tu coś ciekawego. To chyba jakieś żarty. Zajrzę nawet do konewki. Nic tu nie ma. Włamałem się tu na darmo? Miałaś rację. Nie ma tu nic wartościowego. Mówiłam ci, że nic nie znajdziesz i nie jest mi przykro. Cóż, teraz aż mi głupio. Musisz być naprawdę biedna. Chyba powodzi ci się jeszcze gorzej niż mnie. Proszę, dam ci chociaż batonik. Smacznego. Ach, to mój ulubiony. Dzięki, złodzieju. Kiedyś musiałem zmierzyć się z naprawdę wielkim facetem. Miał chyba ponad 2 metry. Ach, chyba już czas wstawać. Och, no tak, teraz jestem bogata. Panienko, mam tutaj dla ciebie mięciutkie kapcie, jeśli chcesz. O, brzmi świetnie. Tak, poproszę, możesz położyć je przy moich nogach. Och, są takie miękkie i ciepłe. Ale super. Dobrze, a teraz proszę skorzystać ze szczoteczki elektrycznej. Higiena jest bardzo ważna. O, dziękuję. Chwila, ale co to jest? Chyba jakaś szczoteczka, ale nigdy takiej nie widziałam. Och, wow, zobaczcie, sama się obraca. O, już rozumiem. To służy do czyszczenia uszu. Okej. Tym się myję zęby. Przy użyciu pasty. Pamiętasz, jak kazałaś nam zamówić specjalną złotą pastę? Podobno świetnie wybiela zęby. Ups, tylko tak żartowałam. Wiem, że to szczoteczka.
Wow, nie wiedziałam, że złoto ma miętowy smak. I już moje zęby są teraz czyste. I to bardzo, ponieważ umyłam je złotem. Za dużo robotów, za mało szynki. Co to było u licha? Jakiś głośny, skrzeczący dźwięk. Chwila, a to co? Szczoteczka? Czy takiej pasty używają biedni ludzie? To przecież jakiś czarny proszek, a nie pasta. Cóż, muszę jakoś umyć zęby. Fuj, to chyba po prostu węgiel, który smakuje jak ziemia i ognisko. Ale przynajmniej będę miała czyste zęby. Takie lśniące perełki nie mogą się zmarnować. Czas na parę selfiaków. Skarbie, wspaniale, że już nie śpisz. Przyniosłam ci śniadanie. O, kanapka! To urocze! Dziękuję! Kiedy to kupiłaś? Och, robi się bardzo głodna. Dobrze, że mam przekąskę. Ale to będzie pyszne. Uwielbiam czekoladę i kokosa. Wow, naprawdę znakomite! Ale już wszystko zjadłam, a nadal jestem głodna. Batonik mi nie wystarczy. Momencik, przecież jestem bogata. Już wiem, co zrobię. Witaj, wspaniale, że przyniosłaś mi przekąski. Dawaj je. Tak, to moje ulubione. Zjem wielką łyżkę Nutelli. O, skoro jesteś taka głodna, to mam tego więcej. Wow, spójrzcie na rozmiar tego lizaka. A jeśli masz ochotę na więcej czekolady, to też ją mam. Chyba teraz zjem sobie pianki. Wow, ktoś tu chyba naprawdę lubi słodycze. Uff, ale jestem najedzona. Nigdy wcześniej nie byłam. Wspaniałe uczucie. O, super. Mają tu mój ulubiony krem czekoladowy. Wezmę sobie trochę. Chwila, co jest? Już nic nie ma w środku? O matko, pusty słoik. Nie wiedziałam, że to możliwe. Chyba muszę zadowolić się tą resztką. To najsmutniejsza kanapka, jaką widziałam. Spójrz na tę smutną kanapkę. Nie mamy już Nutelli. Och, to przykre. Daj, zajmę się tym. Na pewno coś jeszcze stąd wyciągnę. Została jeszcze odrobinka z tej strony. I gotowe. Tyle na pewno ci wystarczy. Teraz posmaruję ci chlebek. O wiele lepiej. Nie chcę już więcej widzieć tej smutnej miny. Dziękuję. Jesteś cudowna. Nareszcie mogę coś zjeść. Ale pyszne. Nieważne, czy jestem biedna, czy bogata. Mogłabym to jeść bez przerwy. Och, wiecie co? Trochę tęsknię za dawnym życiem. Ciekawe, czy moja mama za mną tęskni i czy w ogóle zauważyła moją nieobecność. Wiecie co? Mam już dość przygód. Bardzo dawno nie widziałam mamy. Brakuje mi jej. Och, spójrzcie na jej piękne włosy. Nie chcę być bogata bez mamy. Ona daje mi wszystko, co naprawdę się liczy. Mamo, wróciłam. Tęskniłaś? Och, nie wiedziałam, że cię nie było. Och, to miłe. Jestem w domu. Oto i ona. Mamusiu, strasznie się stęskniłam. Och, bardzo mi miło. Też cię kocham, skarbie. Och, a do tego kasa. Za nią też tęskniłam. Dzisiejsza historia zaczyna się w szpitalu. Oj, maleństwo, muszę do łazienki. Za kogo ona się ma? Myśli, że wejdzie bez kolejki? Co to ma być? Kolejka do łazienki? Nie ma mowy. W życiu. Wygląda na to, że będziemy o nią walczyć. Z drogi. To moja łazienka? Sio! Jestem najbogatsza. Mam pierwszeństwo. Tak, weszłam. Chwila, moment. Co to za bałagan? Pajęczyny? Gazety? Dechy? Nie ma dostępu do wanny. Zaraz. Co za wanna? Biorę. A wy się bijcie o Polsę. Haha, zajęłam ją. Jest moja. Tylko czemu tu jest tyle śmieci? Co za obrzydliwe miejsce. Kolejne banknoty. Uff, ciężko się pochylać. Ale warto dla pieniędzy. Tak, zgadzam się. Chętnie odstąpię kolejkę za kasę. Uwielbiam się wylegiwać w wielkiej wannie. Lepiej ją to zostawmy. Hej, co to? Nie, nie, nie. Drzwi się zamknęły. Utknęłyśmy. No to super. Nie wyjdziemy. A ja brzydko pachnę. Muszę się wykąpać. Ja też. No cóż, nic nie poradzimy. Ale ekstra wanna. No cóż, chyba się nieco rozejrzę. To pudło pod stertą gazet i desek. Przesunę je na środek i sprawdzę, co w nim jest. Po co to tyle drewna? Hej, to się może przydać.
Fuj, ile tektury i śmieci! Co jest w tych pudełkach? To jakieś składowisko odpadów? O, młotek! Uff, okropnie ciężki. Orety, Naomi! Och, nic ci nie jest, kochana? Chyba nie. Proszę, weź to. O, super, z wielką chęcią. Och, nie do wiary. Ten młotek mi się bardzo przyda. Precz z taśmą klejącą. Wezmę te dwie deski i ułożę tak, jak trzeba. Teraz wbiję gwóźdź. Dobrze, że Naomi znalazła młotek. Tak jest. Teraz wezmę resztę drewna i też przybiję. Czuję się jak stolarz. Przepraszam, wybacz, muszę się tędy przycisnąć, Naomi. Kolejny gwóźdź i już. Uff, skończyłam. Ale się napracowałam. Jak ty to zrobiłaś, Ava? Co wy tam knujecie? Skąd ten hałas? Zbudowałyście coś? No cóż, ja też mam asa w rękawie. Mój złoty materiał. Zobaczcie, co z nim zrobię. Proszę. I co? Zatkało? Ulepszyłam wannę. Teraz jest złota. O, wow, jestem super. Naprawdę myśli, że to sztuka? Chyba tak. Wiecie co? Złożę zamówienie. Spójrzmy. Nie, nie taka. Fuj, w życiu. Kto by ją chciał? O, chcę tę. Właśnie takiej szukałam. Ech, to właściwy adres? Sprawdzę. Chyba tak. Halo? Przywiozłem zamówienie. Szybciej, muszę dostarczyć inne przesyłki. Idę, idę. Zaraz. Nie, zatrzaśnięte drzwi. Otwórzcie się wreszcie. Chcę swoją wannę. Halo? Czy ktoś jest w łazience? To chyba jakieś żarty. Nie znoszę tu być. Dość tego. Muszę dostarczyć inne rzeczy. Spadam stąd. Ale denerwująca sytuacja. Na czym ja siedzę? Hej, dmuchany basen. Super, na pewno mi się przyda. Wystarczy, że go nadmucham. Ech, ta tektura nie jest zbyt wygodna. Cóż, może po prostu podłożę więcej? Świetnie to wyszło. O, rety! Co za wysiłek, ale udało się. Położę go tam, gdzie jego miejsce. Zbudowałam wannę. Uch, świetna ta nadmuchiwana wersja. Mogę się rozłożyć. Ach, jak to wygodnie. Idealnie dla mnie i dziecka. Uwielbiam być tak wysoko. Ha, ten złoty materiał zaczyna mnie powoli nudzić. Coś z nim nie gra. Halo? Gdzie służba? O, czy to odgłos dzwonka? Panienka wzywa? Proszę czekać, już biegnę. Uff, ale się zmęczyłam. O, to chyba moja służąca. Hej, jesteś tam? Panienko Oliwio? To ja. Przyniosłam czekoladę. Podam ją panience pod drzwiami. Oto ona. Widzę tabliczkę. Mam ją. Może się od razu poczęstuję? Całkiem niezła. Służba? Jesteś tam? Chcę jeszcze. Jeszcze? Dobrze. Już wiem. Podrzucę panience gotówkę. Lubię gotówkę. I to jak? Chętnie wezmę. Niezła sumka. Ukryję ją. Ach, jeszcze czegoś chcę. Co ja mam zrobić? Może po prostu dam jej te rupiecie. Co mi teraz przesyłasz? Świetnie. Właśnie tego mi trzeba. Dziękuję. Jest rozpieszczona nawet teraz, gdy utknęła w łazience. Ha, naprawdę utknęła? Otwieraj! Fajnie! Mam zielone ozdoby. Zaraz, zielone? I różowe? Fuj, nie ma mowy, nie chcę ich! Co to? Skąd się to wzięło? Uwielbiam złoty kolor! Obwieszę tym tiulem swoją złotą wannę. Tak, wygląda znacznie lepiej. Rety, ale ma ładnie. Jakoś to wykorzystam. Zwiążę zieloną i różową. Ojoj, jakie to śliczne. Uff, co za ulga, ale mi się chciało. Zaraz, co? Skąd Naomi ma taki ładny materiał? Dość tego, też ozdobię swój kąt. Papier toaletowy jest równie dobry. Przyczepię tutaj i zawieszę. Teraz drugi pasek tuż obok. Może nieco to naciągnę? Tak, wygląda świetnie. Dobrze mi poszło. Co wy na to? Jestem u siebie. O, cześć. Co myślicie o moich ozdobach? Są w porządku. Tak, ale nie w moim stylu. Mnie się podobają, Dzidziusiowi też. Chodź, maleństwo, usiądźmy wygodnie. No dobra, może rozwalę drzwi młotem. Zaraz. Ech, na pewno jestem na to za słaba. Pora na relację z zatrzaśniętej łazienki. Uch, co
Co to ma być? Naomi, zabieraj swoje nogi! Co? Ech, nieważne. Fuj, okropnie cuchną. Mogłaby się przynajmniej umyć. Hej, chwileczkę. To mi podsuwa świetny pomysł. Dzięki, Olivia. Nie dziękuj, po prostu trzymaj nogi z daleka ode mnie. Mam złotą nić, która mi się przyda. Tyle wystarczy, zaraz to zawieszę. Przyczepię myjkę, żeby zwisała. Wezmę różne długości, to całkiem ładne. Wow, podobają mi się i mnie uszczęśliwiają. Pora się odprężyć. Zasłużyłam. Uff, może się przebiorę? Zaraz. Olivia się gapi. Nie przejmuj się. Przebieraj się śmiało. Czy wszyscy biedacy są tak wstydliwi? Szukałam tego kawałka tektury. To wystarczy, żeby się zasłonić. Dziwnie się zachowuję z tą tekturą. Może ją potrzymam? Ech, niemożliwe. W ogóle nie rozumiem biedaków. Wszystko w porządku? Nie zwracaj uwagi. Może zapewnię sobie odrobinę prywatności. Właściwie? Tak, to chyba zadziała. Przepraszam, Olivia, wezmę się do pracy. Dobrze, że mam metalową rurkę. Wykorzystam tę kółkę, żeby powiesić karton. Super, bardzo mi się podoba. Mogę to otworzyć. Co to ma być? Skąd Ewa ma tę przesuwaną ścianę? Przepraszam, Olivia, ale potrzebuję trochę prywatności. Nieważne. Myśli, że taka z niej wielka dama za tekturą? A, co to jest? Ach, kaczuszka. Co ty sobie myślisz? Zaraz. Może kaczuszki pomogą? Chyba tak. Chodźcie tu, kaczuszki. Ustawcie się w rządku na brzegu wanny. Ty i całe twoje stado. Dobrze, że mam ich tu całe mnóstwo. To już ostatnia. Krąg został zamknięty. Uff, bardzo się napracowałam. Tyle gumowych kaczuszek. Wow, spociłam się. Dobrze, że mam kasę. Wysiłek był tego warty. Mam świetną wannę. Może wykorzystam te druty. Zaraz, nie umiem się włamywać. Uff, jest mi tu bardzo niewygodnie. Jak sprawić, żeby mnie nic nie uwierało? Dłużej tego nie zniosę. Muszę coś wymyślić. Plastikowy worek. Przyda się. O, tak, to mi z pewnością pomoże. Dodam odrobinę złotego brokatu. A teraz wodę. Jakie to ładne. Kręci się i błyszczy. Wymieszam brokat, wstrząsając. Wow, coś pięknego. Idealnie. W końcu mamy maleńką poduszkę. Od tego siedzenia boli mnie kark. O, moja torebka. Na pewno mam w niej coś, co się przyda. Dalej, gdzie to jest? Hagiwagi? Nie wiedziałam, że go mam. Konik? No proszę, złota poduszka. Jaka mięciutka, gładka i wygodna. Położę ją tutaj. Od razu lepiej. No dobrze, może podniosę nogę? Ech, nie da się wygodnie ułożyć. To bez sensu. Mam jeszcze rolkę papieru i butelkę z wodą. A jeśli... Nie, zacznę od papieru. Kto wie, może to wystarczy? Spróbuję. Mięciutka. Nadaje się na poduszkę? Ta szpitalna łazienka bardzo się zmieniła. Ech, tak, udało się. A, nie patrz na mnie. Co tu się dzieje? Ja nie... Hej, wynoś się. Potrzebujemy prywatności. Oj, przepraszam. Zaraz! Nie zatrzaskuj! Nie! Wracaj! Nie zostawiaj nas! Znów się to stało! Nigdy nie wyjdziemy! Co? Nie mogę tego zjeść! Tina? O nie! Już idę, kochanie! Tina jest głodna! Muszę coś zrobić. Już dobrze, jestem przy tobie. Dwie babcie, coś wspaniałego. Nadszedł czas na wyzwanie. Chcę, żebyście upiekły babeczkę. Zazwyczaj zamawiam moje z Paryża. Kocham was obie. My też cię kochamy, skarbie. Czy robię to dobrze? Chwileczkę, wpadłam na pewien pomysł. Nie mam czasu do stracenia. Mówię zupełnie serio. Włożę do foremki papilotki do babeczek. Teraz potrzebuję kilku składników. Zobaczmy, co tu mamy. O, to niemożliwe. Szukałam ostatnio tego loda. Pyszne. Ale potrzebuję tylko patyczka. Przełamię go na pół i włożę do foremki. I co dalej? Zaraz wracam. Jak leci, żółwik ziomalko?
przeszukałaś ostatnio jakiś dobry śmietnik? Wiadomo, ale potrzebuję twojej pomocy. Wymienię tę uroczą świnkę na folię aluminiową. No, to umowa stoi. Dzięki, jestem wdzięczna. Do zobaczenia później. Zawsze chciałam mieć zwierzaka. Właśnie tego potrzebuję. Oderwę kilka pasków z folii, a następnie zwinę je w kulki i umieszczę na górze każdej foremki. Teraz muszę wypełnić papierotki. Ta butelka bardzo to ułatwia. A teraz czas na pieczenie. I gotowe, można wyjąć z foremki. Tylko na nie spójrzcie, są świetne. Tylko na tyle cię stać. Oho. Oto pani babeczki, na wierzchu jak zwykle jest złoto. Ha, a gdzie polewa? Mam ją tutaj. Wiedziałam, że mnie nie zawiedziesz. Ha, ale nie podoba mi się ten kolor. Chwila, już wiem. Muszę coś wydobyć. Oto mój złoty ząb. Dodam go do lukru. I wszystko wymieszam. Fuj, ohyda. Ach, o wiele lepiej. Złoty krem to podstawa. Dzięki niemu wszystko jest bardziej apetyczne. Nałożę go na babeczki. A następnie dodam złotą posypkę. Wow, wyglądają niesamowicie. Co o tym myślisz, skarbie? Śmiało, spróbuj. A muszę? Cóż, chyba jednak odpuszczę. Moje babeczki są zrobione z miłością i bez żadnych zębów. Wow, są idealne! Wygrałaś! Żartujecie sobie ze mnie? Uhu! Spójrzcie, jestem minionkiem i uwielbiam banany. To bardzo dziwne. Wow, jak to zrobiłaś? Ach, te banany wyglądają na drogie. Nie mogę się doczekać, żeby zacząć. Ups, auć! Hej, co ty wyprawiasz? Mały wypadek, to się więcej nie powtórzy. Te banany są bardzo śliskie, wiesz? Au, moja głowa. Dlaczego pokój się kręci? Rozśmieszasz mnie, babciu. Zostawmy ją, niech sobie pośpi. Muszę coś wymyślić. Chwila, chyba już wiem, co robić. Umieszczę złote korale w tej sokowirówce. Będę potrzebowała szklanki. Nie chcę narobić bałaganu. A teraz włączę urządzenie. Wow, spójrzcie na to. Świeży złoty sok. Czy jest coś lepszego? A teraz wbiję patyczki do lodów w banany i zanurzę je w moim soku. Muszą być dobrze pokryte. Właśnie tak. Wow, wyglądają smakowicie. Skończyłam, Tino. Wow, nigdy czegoś takiego nie widziałam. Babciu? Co? Co się stało? Już skończyłaś? O, może coś takiego? Cóż, łatwy wybór. Wygrałaś. Świetna robota. Banany. Ojej, tak bardzo się cieszę. Cóż, to było sprawiedliwe. Wszyscy lubią pączki, prawda? Dla mnie są zbyt banalne, ale spróbuję. Kupiłam je w świetnym sklepie, ale wprowadzę kilka ulepszeń. Na wierzch dodam śmietanę. A teraz najlepsza część. Będę układać pączki jeden na drugim i zbuduję z nich wieżę. To już ostatni, ale jeszcze nie skończyłam. Dodam więcej śmietany na sam czubek, a potem ozdobię deser cukierkami. Jak mam z tym wygrać? O nie! Spokojnie, będzie dobrze. Co za katastrofa! Deser jest zniszczony. To znacznie ułatwia mi zadanie. Muszę lecieć. Mam coś w sam raz na to wyzwanie. Gdzie to jest? Aha, tutaj. To na pewno mi pomoże. Czas wracać. Au! Kto tam postawił tę ścianę? Nie uwierzycie, co przyniosłam. Trzymałam to na specjalną okazję. Zignoruj te robaki. Każdy pączek musi mieć dziurkę. Wiedziałam, że te lekcje boksu kiedyś się przydadzą. Wygląda zupełnie jak pączek, ale potrzebuję kilku dodatków. Te sprawdzą się idealnie. Nikt nie zgadnie, że tu byłam. Cześć. Ha? Nie było mnie tu? Zbrodnia doskonała. Nałożę na pączka śmietanę. To będzie coś wspaniałego. Już mi ślinka cieknie. Na każdy klek śmietany położę cukierka. Sama chętnie bym to zjadła. Skończyłam, Tino. Ha, to wygląda lepiej niż mój deser. Przynajmniej próbowałaś. Po prostu macie różne style, ale zwycięzca może być tylko jeden. Gratulacje! Woohoo! Och, wow! A przecież jestem początkująca. Haha, łapiesz? Ha, skończył mi się popcorn. To dobry pomysł na kolejne wyzwanie.
Ach, nic prostszego. Zawsze mam przy sobie trochę kukurydzy. Chociaż nie zostało jej zbyt wiele. O, poczekaj. Wiem, że gdzieś mam więcej. Włożę to z powrotem do kolby. Gdzie jeszcze schowałam ziarenka? O, wyczyszczę to później. Prawie zapomniałam o tej w bucie. Nie zwracaj na mnie uwagi. Proszę, nie rób tego. Chyba już mam tyle, ile trzeba. Jest jak nowa. Pachnie świeżo. Umieszczę ją na patelni i przykryję pokrywką. To działa. Robię popcorn. Mogę to już zdjąć. A teraz wrzucę go do torebki. Świeży, gorący popcorn. Musimy już tylko wybrać film do obejrzenia. Hej, spójrz na to. Mam być pod wrażeniem. Muszę zatrzeć tę sztabkę złota. Posypię nią ziarenka. Tyle wystarczy. Teraz podkręćmy temperaturę. Pokażę ci. Poczuj ten aromat. Teraz przełożę go łyżką do pudełka. Moja wnusia musi dostać to, co najlepsze. Proszę bardzo, już możesz być zazdrosna. Wow, patrzcie na to. Smakuje tak dobrze, jak wygląda. Ale dobre. Nie ma nic złego w starym, dobrym popcornie. Chyba wiem, kto wygrał. Ty i twój złoty popcorn. To było oczywiste. Nieważne, cieszę się, że mam darmowe jedzenie. Oto kolejne wyzwanie. Chleb. O, to proste. Muszę tylko gdzieś zadzwonić. Halo? Potrzebuję pomocy. To nie potrwa długo. Proszę bardzo. Co za uroczy młody człowiek. O, chcesz napiwek? Niech spojrzę. Dzięki, wezmę to. Myliłam się, jest niemiły. Tak czy inaczej było warto. To jakieś żarty? Hej, a gdzie jest mój? Hej, wiem, że mnie słyszysz. Czy to był kapeć? To ona? Masz coś dla mnie? No dalej, nie wstydź się. Nie, już nic nie mam. A to zabieram. Hej, to moje. Lubiłam ten kapeć. Trudno, znajdę inny w śmietniku. Czy mogę dokończyć swoje zadanie? Przyda mi się do tego Nutella. Posmaruję nią środek kromki chleba, a na wierzch położę jeszcze jeden kawałek. Użyję szklanki, aby wyciąć okrąg. Dokładnie tak. Teraz mogę włożyć to do tostera. Wystarczy krótka chwila. Chleb musi się przypiec. Wyglądają niesamowicie. Rzeczywiście. Hej, mogę wykorzystać te resztki. Mam pomysł. Zróbmy tak. Umieszczę chleb na patelni, a następnie wbiję jajko do dziurki. Teraz podkręcę temperaturę, a do tego trochę chili. Trzeba dodać daniu ostrości. Nie chcę przypalić moich tostów. Jestem zadowolona z efektu. Skończyłam, Tino. Ach, oba dania wyglądają dobrze. Ale moje jest lepsze, prawda? Spójrz na tę pyszną czekoladę. Lubię czekoladę. Chwila, można było używać czekolady? Uch, ale spójrz na to. Idealnie przerządzone jajko i smakuje. Wow, sama nie wiem. Obie wygrałyście? Wow, udało się. Długo to potrwa. Muszę się zdrzemnąć. Hej, jak ona może tak zasnąć? Zaczynamy zabawę? No nic, pora na pierwszą rundę. Gdzie ja jestem? O, miałam miły sen o dzierganiu. O co chodzi? Co cię śmieszy? Dość, już ja ci pokażę. Najpierw przygotuję parę rzeczy. Co ty robisz, babciu? Zaraz się dowiesz. Poczekaj. O, gdzie to jest? O, to mąka. Przyda się. Nosisz to przy sobie? A nuż będę musiała upiec komuś tort. Szukam czegoś innego. No już. Mam! Au, babciu, to bolało! Wybacz, niechcący. Robota pali mi się w rękach. O, i to dosłownie. O, jeszcze jedna rzecz. Wetknę to w środek. Ej, co się stało? Wow! To nie koniec. Wcisnę te formy w ciasto. Powstanie bariera. I wleję do środka sos czekoladowy. Mogłabym go zjeść. Uwielbiam czekoladę. Tyle wystarczy. Jeszcze posypka. To niezbędny składnik tortu. Wysypię ją na wierzch czekoladowej warstwy. Teraz zrobię sztuczkę. Zabiorę tę foremkę. Wygląda jak słodka lawina. Albo suknia tej lalki. Ale jazda! Jak to zrobiłaś? Nieźle jak na staruszkę, co? Jak mam z nią rywalizować? Muszę się postarać.
Na szczęście mam śniadanie. Ten pomidor się przyda. Uwaga! Ostry ze mnie zawodnik! Gdzie moja strzykawka? Co to? Odsuń się! Spoko, babciu. Pyk, pozbędę się części z igłą. Nic nie rozumiem, ale mam cię na oku. Luzik, nie szukam zaczepki. Wcisnę strzykawkę w chleb, a potem w pozostałe składniki. O tak! Wycinam nią równe kółka. Wbiję wykałaczkę w środek. Ma przebić wszystkie warstwy. Na koniec wycisnę to tłokiem. Pyszne koreczki. Jakie apetyczne! No wiesz, skoro lubisz tycie kanapeczki. I co pan na to? Uwielbiam degustację. Zacznę od tortu. Bardzo apetyczny. Jaki lekki i puszysty. Wspaniały. Dziękuję, kochanie. A co ze mną? Ciekawe. Co za harmonia smaku. Punkt dla ciebie. Słyszałaś? Juhu! Brawo, Liam. Oj, wybaczcie, pora na drugą rundę. Co ty nie powiesz? I co ja teraz przygotuję? Już wiem, zadzwonię po pomoc. Halo, mam prośbę. A więc to tak, zaraz. Dzwonię tylko do Liama. Super, wielkie dzięki, pa. Wow, jak szybko. Co takiego dostałem? Jajka? Dobrze. Niech będą sadzone. Oj tam, mogą być trochę chrupkie. Co jeszcze? Dodam kapkę oleju. Będą ładnie skwierczeć. Teraz włączę palnik. Pięknie pachnie. Jestem mistrzem gotowania. Hej, ała, pryska, dość. Nic ci nie jest? Panuję nad sytuacją, wiem co robię. Jasne, właśnie widzę. Przygotuję swoją potrawę. Może się czegoś nauczysz. Kapka oleju. O, już wiem. Muszę nasmarować ręce. Szybko, zanim się rozgrzeje. Co ty robisz, babciu? To zwykły zabieg pielęgnacyjny. Teraz pachnę fryturą. Gotuję dalej. Wbiję jajka na patelnię. Potrzebny mi kieliszek. Przykryję nim żółtko. I ubiję białko. Ma być pulchniutkie. Idealnie. Jeszcze chwila. Wystarczy. Poczekam, aż żółtko się zetnie. Przykryję patelnię, żeby wytworzyła się para. Dzięki temu białko będzie miękkie. Wygląda świetnie. Pycha. Przełożę na talerz. Wow, babcia wymiata. Oby smakowało lepiej niż wygląda. Kogo chcę oszukać? Nie chciałabym tego zjeść. No proszę, smażone jajka na dwa sposoby. Muszę tego próbować? Wystarczy spojrzeć. Starałem się. A to jest apetyczne. Przepyszne. Masz punkt. Spodziewałam się tego. Tak, zasłużyłaś. Co teraz? No tak, trzecia runda. Co za charyzma. To światło mnie razi. Co to takiego? O, co ja widzę? Jakaś liczna tęcza. Wow, piękny widok. Hipnotyzujący. Hej, na co tak patrzysz? O, widać tęczę. Ha, dzięki niej mam pomysł. Miska ciasta na naleśniki i parę drobiazgów, czyli buteleczek z barwnikiem. To będzie świetne. Dodam barwnik do ciasta. Tylko odrobinę. Tyle wystarczy. A teraz wymieszam. Chcę piękną, intensywną zieleń. O, taką. Przełożę na naleśnikarkę. Właśnie tyle mi trzeba. Przygotowałam różne kolory. Nie chcę, żeby się zlały. Teraz czekam na bąbelki. To znak, że są gotowe. Ten się usmażył. Poodwracam je. Jak pięknie pachną. Pyszne, tęczowe naleśniczki. Mają subtelny aromat. Brawo, są śliczne. A to co? Zaraz, jedzenie. Zaraz pan spróbuje. Nic wielkiego. Mam lepszy pomysł. Mam miskę mąki i kilka jajek. Niech się uda. Mam uraz do jajek, ale nic nie poradzę. Wybiję je do mąki. Nie wpadła mi skorupka. Teraz to rozrobię. Nie jest wcale tak łatwo.
ale nawet mnie to odpręża. Nie tak miało być. Muszę to odkleić. Jaka fajna dłoń. Wrzucę ją na patelnię. Wysmażę na złocisty kolor. Pora ją wyciągnąć, bo jeszcze się przypali. Bardzo mi się podoba. To kulinarny geniusz. Jest bardzo utalentowany. Kochają mnie! Juhu! Znaczy, dzięki! Bardzo ładnie. Ciekawe, kto zdobędzie punkt. Wow! Dwie jadalne potrawy! Najpierw naleśniczki. Przepyszne. Dzięki, mój drogi. Zręczna potrawa. Ha! Łapiecie? Wow! Chcę jeszcze! Przepyszne! Wygrywasz! Juhu! Ale super! Czy to jakieś żarty? Dalej, Liam! No dobra, to już ostatni raz! Czwarta runda! O, napięcie sięga zenitu! O, wcale nie jest łatwo, ale dam radę. Gdzieś to tutaj mam. O, jest! Kosz świeżych owoców. Ale który wybrać? Kiwi to świetny składnik. Muszę je wypolerować. O, mój oddech! Zapomniałam umyć zęby. No to do dzieła! Najpierw obieram kiwi. Potem kroję w plastry. Nadzieję każdy na patyczek ma przechodzić przez środek. I następny etap. Na patelni leżą kostki cukru. Rozpuściłam je. Zanurzę kiwi w karmelu. Odwrócę i obtoczę drugą stronę. Teraz niech stwardnieje. Pyszne, kandyzowane owoce. Uwielbiam słodkości. Pani też jest słodka. Super! O, dziękuję, chłopcy. Jakie to sprytne. Hej, już wiem, co przyrządzę. Gdzie ja to miałem? Echa, bingo. Dobrze, że ich nie zjadłem. Ha, zaraz. Co? Ha, może się przyda. Schowam na później. Teraz zajmę się cuksami. Zaraz wszystkich zaskoczę. Uważaj, gdzie rzucasz! To zemsta za wałek do ciasta. Teraz rozpuszczę cukierki. Zawsze noszę suszarkę do włosów. Dlatego mam boskie loczki. To działa! Karmel! I co dalej? Wezmę słomkę. Zanurzę ją w karmelu. Obtoczę z jednej strony. Gotowe! A teraz dmuchnę! Oto cukrowe bańki! Jakie to fajne! Racja! Udało się! I już? Tylko na to cię stać? To jest lepsze! Myślałem, że będzie inaczej! Pojedynek dwóch lizaków! Ale mi się poszczęściło! Najpierw lizak Liama! Nie robi wrażenia! A tak się starałem! Teraz owoc od babci! Wow! Punkt dla niej! Hurra! Wiedziałam! Nie zawiedliśmy się na tobie! I co teraz? O, to pieniądze! Uuu, spora sumka! Kupię mnóstwo fajnych rzeczy! A ja deskorolkę! Co? Nie mogę tego zjeść! Tina? O nie! Już idę, kochanie! Tina jest głodna! Muszę coś zrobić. Już dobrze, jestem przy tobie. Dwie babcie, coś wspaniałego! Nadszedł czas na wyzwanie! Chcę, żebyście upiekły babeczkę. Zazwyczaj zamawiam moje z Paryża. Kocham was obie. My też cię kochamy, skarbie. Czy robię to dobrze? Chwileczkę, wpadłam na pewien pomysł. Nie mam czasu do stracenia. Mówię zupełnie serio. Włożę do foremki papilotki do babeczek. Teraz potrzebuję kilku składników. Zobaczmy, co tu mamy. O, to niemożliwe. Szukałam ostatnio tego loda. Pyszne, ale potrzebuję tylko patyczka. Przełamię go na pół i włożę do foremki. I co dalej? Zaraz wracam. Jak leci, żółwik ziomalko? Przeszukałaś ostatnio jakiś dobry śmietnik? Wiadomo, ale potrzebuję twojej pomocy. Zmienię tę uroczą świnkę na folię aluminiową. No, to umowa stoi. Dzięki, jestem wdzięczna. Do zobaczenia później. Zawsze chciałam mieć zwierzaka. Właśnie tego potrzebuję. Oderwę kilka pasków z folii, a następnie zwinę je w kulki i umieszczę na górze każdej foremki. Teraz muszę wypełnić papilotki. Ta butelka bardzo to ułatwia.
A teraz czas na pieczenie. I gotowe, można wyjąć z foremki. Tylko na nie spójrzcie, są świetne. Tylko na tyle cię stać. Oho. Oto pani babeczki, na wierzchu jak zwykle jest złoto. Ha, a gdzie polewa? Mam ją tutaj. Wiedziałam, że mnie nie zawiedziesz. Ha, ale nie podoba mi się ten kolor. Chwila, już wiem. Muszę coś wydobyć. Oto mój złoty ząb. Dodam go do lukru. I wszystko wymieszam. Fuj, ohyda. Ach, o wiele lepiej. Złoty krem to podstawa. Dzięki niemu wszystko jest bardziej apetyczne. Nałożę go na babeczki. A następnie dodam złotą posypkę. Wow, wyglądają niesamowicie. Co o tym myślisz, skarbie? Śmiało spróbuj. A muszę? Cóż, chyba jednak odpuszczę. Moje babeczki są zrobione z miłością i bez żadnych zębów. Wow, są idealne. Wygrałaś. Żartujecie sobie ze mnie. Uhu! Spójrzcie, jestem minionkiem i uwielbiam banany. To bardzo dziwne. Wow, jak to zrobiłaś? Ach, te banany wyglądają na drogie. Nie mogę się doczekać, żeby zacząć. Ups, auć! Hej, co ty wyprawiasz? Mały wypadek, to się więcej nie powtórzy. Te banany są bardzo śliskie, wiesz? Au, moja głowa. Dlaczego pokój się kręci? Rozśmieszasz mnie, babciu. Zostawmy ją, niech sobie pośpi. Muszę coś wymyślić. Chwila, chyba już wiem, co robić. Umieszczę złote korale w tej sokowirówce. Będę potrzebowała szklanki. Nie chcę narobić bałaganu. A teraz włączę urządzenie. Wow, spójrzcie na to. Świeży złoty sok. Czy jest coś lepszego? A teraz wbiję patyczki do lodów w banany i zanurzę je w moim soku. Muszą być dobrze pokryte. Właśnie tak. Wow, wyglądają smakowicie. Skończyłam, Tino. Wow, nigdy czegoś takiego nie widziałam. Babciu? Co? Co się stało? Już skończyłaś? O, może coś takiego? Cóż, łatwy wybór. Wygrałaś. Świetna robota. Banany. Ojej, tak bardzo się cieszę. Cóż, to było sprawiedliwe. Wszyscy lubią pączki, prawda? Dla mnie są zbyt banalne, ale spróbuję. Kupiłam je w świetnym sklepie, ale wprowadzę kilka ulepszeń. Na wierzch dodam śmietanę. A teraz najlepsza część. Będę układać pączki jeden na drugim i zbuduję z nich wieżę. To już ostatni, ale jeszcze nie skończyłam. Dodam więcej śmietany na sam czubek, a potem ozdobię deser cukierkami. Jak mam z tym wygrać? O nie! Spokojnie, będzie dobrze. Co za katastrofa! Deser jest zniszczony. To znacznie ułatwia mi zadanie. Muszę lecieć. Mam coś w sam raz na to wyzwanie. Gdzie to jest? Aha, tutaj. To na pewno mi pomoże. Czas wracać. Au! Kto tam postawił tę ścianę? Nie uwierzycie, co przyniosłam. Trzymałam to na specjalną okazję. Zignoruj te robaki. Każdy pączek musi mieć dziurkę. Wiedziałam, że te lekcje boksu kiedyś się przydadzą. Wygląda zupełnie jak pączek, ale potrzebuję kilku dodatków. Te sprawdzą się idealnie. Nikt nie zgadnie, że tu byłam. Cześć. Ha? Nie było mnie tu? Zbrodnia doskonała. Nałożę na pączka śmietanę. To będzie coś wspaniałego. Już mi ślinka cieknie. Na każdy kleks śmietany położę cukierka. Sama chętnie bym to zjadła. Skończyłam, Tino. Ha, to wygląda lepiej niż mój deser. Przynajmniej próbowałaś. Po prostu macie różne style, ale zwycięzca może być tylko jeden. Gratulacje! Woohoo! Och, wow! A przecież jestem początkująca. Haha, łapiesz? Ha, skończył mi się popcorn. To dobry pomysł na kolejne wyzwanie. Ach, nic prostszego. Zawsze mam przy sobie trochę kukurydzy. Chociaż nie zostało jej zbyt wiele. O, poczekaj. Wiem, że gdzieś mam więcej. Włożę to z powrotem do kolby. Gdzie jeszcze schowałam ziarenka? O, wyczyszczę to później. Prawie zapomniałam o tej w bucie. Nie zwracaj na mnie uwagi. Proszę, nie rób tego. Chyba już mam tyle, ile trzeba. Jest jak nowa.
Pachnie świeżo. Umieszczę ją na patelni i przykryję pokrywką. To działa! Robię popcorn! Mogę to już zdjąć. A teraz wrzucę go do torebki. Świeży, gorący popcorn! Musimy już tylko wybrać film do obejrzenia. Hej, spójrz na to! Mam być pod wrażeniem. Muszę zetrzeć tę sztabkę złota. Posypię nią ziarenka. Tyle wystarczy. Teraz podkręćmy temperaturę. Pokażę ci. Poczuj ten aromat. Teraz przełożę go łyżką do pudełka. Moja wnusia musi dostać to, co najlepsze. Proszę bardzo, już możesz być zazdrosna. Wow, patrzcie na to. Smakuje tak dobrze, jak wygląda. Ale dobre. Nie ma nic złego w starym, dobrym popcornie. Chyba wiem, kto wygrał. Ty i twój złoty popcorn. To było oczywiste. Nieważne, cieszę się, że mam darmowe jedzenie. Oto kolejne wyzwanie. Chleb. O, to proste. Muszę tylko gdzieś zadzwonić. Halo? Potrzebuję pomocy. To nie potrwa długo. Proszę bardzo. Co za uroczy młody człowiek. O, chcesz napiwek? Niech spojrzę. Dzięki, wezmę to. Myliłam się, jest niemiły. Tak czy inaczej było warto. To jakieś żarty? Hej, a gdzie jest mój? Hej, wiem, że mnie słyszysz. Czy to był kapeć? To ona? Masz coś dla mnie? No dalej, nie wstydź się. Nie, już nic nie mam. A to zabieram. Hej, to moje. Lubiłam ten kapeć. Trudno, znajdę inny w śmietniku. Czy mogę dokończyć swoje zadanie? Przyda mi się do tego Nutella. Posmaruję nią środek kromki chleba. A na wierzch położę jeszcze jeden kawałek. Użyję szklanki, aby wyciąć okrąg. Dokładnie tak. Teraz mogę włożyć to do tostera. Wystarczy krótka chwila. Chleb musi się przypiec. Wyglądają niesamowicie. Rzeczywiście. Hej, mogę wykorzystać te resztki. Mam pomysł. Zróbmy tak. Umieszczę chleb na patelni, a następnie wbiję jajko do dziurki. Teraz podkręcę temperaturę, a do tego trochę chili. Trzeba dodać daniu ostrości. Nie chcę przypalić moich tostów. Jestem zadowolona z efektu. Skończyłam, Tino. Ach, oba dania wyglądają dobrze. Ale moje jest lepsze, prawda? Spójrz na tę pyszną czekoladę. Lubię czekoladę. Chwila, można było używać czekolady? Uch, ale spójrz na to. Idealnie przerządzone jajko. I smakuje wow. Sama nie wiem. Obie wygrałyście? Wow, udało się. Nie ma to jak kuchnia babci. Jest po prostu najlepsza. Które z naszych dań chcielibyście zjeść? Dajcie znać w komentarzach. Koniecznie udostępnijcie ten filmik znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić żadnych kulinarnych inspiracji.